Uhu, poszło nagrywanie. To teraz tak. Witamy wszystkich słuchaczy, że tak to nazwijmy ładnie. Jeżeli jacykolwiek są, oprócz osób z Voxa. Ja jestem Sompony, możecie mnie kojarzyć z takiego nieśmiesznego kanału, niezabawnego, na YouTubie o tej samej nazwie, Sompony, robię covery i czasami się bawię w fandubbingi i też jestem... To parę ról mam po prostu na Voxie, między innymi reżysera, aktorkę, montażystę i takie tam popierdółki. I jest ze mną dzisiaj gość specjalny, mianowicie taki nieśmieszny, niezabawny człowiek, który właśnie mlasknął. Możecie go przywitać gromkimi brawami, oto Evil. W sumie właściwie to mi się wydaje, że to ty mlasnęłaś. Ty chociaż pewnie też mlaszczę. No każdy mlaszczy niestety. No, bywa. Ja w sumie jestem jakiś random totalny, nie? I zostałem tutaj zaproszony, jest mi zawsze miło. Witam wszystkich słuchaczy, tak, słuchaczy, bo się nie widzimy, się słyszymy. No właśnie. Na tej nowej, świetnej inwestycji, w sensie inwestycji, pomyślę, idei, jaką jest Vox Record, nie, Vox Radio. Vox Radio, dokładnie. Vox Radio, nie wiem gdzie jestem, no w sensie zaprowadziłeś mnie do tego budynku. Chodzę i takie nie zdążyłem spojrzeć na logo tego miejsca. Tak, w takim dziwnym miejscu siedzimy. Ja to tak. W ogóle no, dla mnie to jest takie nowum bycia w audycji radiowej, już w podcaście tam, w sensie liznęło się. Mhm. No ale to jest jakby takie nowe medium i tak zawsze mnie ciekawi. Ja lubię ten kontakt z widzem, dlatego na live'ach zawsze odpowiadałem na te wszystkie czaty, nie czaty. A tutaj jakby trochę tego brakuje, więc... Jeśli, o, no bo w sumie pewnie jesteście, teraz mlasnąłem ja, w sumie pewnie jesteście na Discordzie Vox Record, bo inaczej skąd byście wiedzieli, że takie radio istnieje, to no, w skrócie, jeśli gadam głupoty albo pani gada głupoty, albo chcecie wejść w polemikę, takie ładne słowo, albo w dyskusję, czyli to samo, no to w sumie, no jest ten kanał rozmówki, możecie pisać. Ja promuję. W sensie zachęcam do kontaktu, żeby mi na PW nie pisali. Nie, no na rozmówki piszcie śmiało, tylko oznaczajcie, bo tam jest taki shitpost czasami, w sensie taki straszne, spam. No, czasami jest. Że ja tak, w sensie nie, to dobrze, w sensie znaczy, że tak, ludzie żyją, piszą, ale... piszą, ale czasami... no. Zostawmy no, chodzi mi o to, że tak, no, jest spam, ja nie czytam na bieżąco, w sensie nadrabiam, więc jak nagle... Wiecie, wy mi piszecie o 12, ja odpisuję o 20, bo nie dostałem oznaczki. Ale no to tak typu, nie no, żeby też nie było, nie jesteśmy jakąś elitą, tylko że czasami zaglądamy na rozmówki, mimo wszystko. Czasami. Nie no, czasami trzeba się z wizami integrować, nie umiem mówić już o tej porze dnia, nocy. No, bo jeszcze tak for fun, w sumie... No w sumie to pewnie będzie jedna wielka audycja shitpost podcast. Dzień dobry. No, ale nie nagrywamy tego, nie jesteśmy na żywo, widzowie, co się słuchacze, zdradzam tajniki zanim mnie dopadną. Tam już Black Cat się gotuje, tak patrzy na mnie. Ale nie jesteśmy na żywo, nagrywamy to i to będzie puszczane za, nie wiem, za jakiś czas? Za jakiś może czas, jutro. Tak. Trudno Black Cat kiedy? Black Cat macha głową, że mam no, przerwać temat. Dobra, więc z tego, co ogólnie zostałem wtajemniczony na dzień dobry, to mamy gadać o... rozmawiać. Starać się rozmawiać o pewnym serialu animowanym. Exactly. Możesz dokładnie wprowadzić temat, jeżeli już tak się zaczynasz rozgadywać, że tak to ujmijmy. Bardzo ale lubię. To zabrzmiało. No. Tak, ważne. Trzeba polimykę. Dobrze. No, polimikę swoją tam i sposób wypowiadania tutaj dostosować do słuchaczy naszych kochanych. Więc wiesz, no. Inaczej jak. Kurde, zaraz jeszcze wejdziemy w temat jakichś gier słodkich. To już zmierza w te takie wyrafinowane, nie że zamek, tylko zaraz coś więcej. Mm. Dobra, nie, chciałem już suchara opowiadać. To już ten etap. No, ale no, wracając do meritum, do głównego tematu rozmowy, którą zacząłem nagle ja prowadzić, mimo że ja tu jestem tak gościem, tak powiedzmy, będziemy, w sensie chcielibyśmy porozmawiać o
pewnym serialu animowanym z wytwórni disneyowskiej. Serial ma nazwę The Owl House po angielsku w oryginale, a u nas po polsku został ochrzczony mianem Sowiego Domu. Ale ja osobiście wolę miano Sowiej Chatki, jakoś tak bardziej się przyjęło przez tą osobę, która siedzi ze mną tutaj w biurze. To jest bardziej studio, nie biuro. Chociaż... Dobra, dobra, niech ci będzie. Ale jeszcze, chociaż jeszcze nie jest takie wyciszone, więc... No właśnie, no to po mojej, po mojej połowie jest większy pogłos niż po twojej. No, o dziwo. Bo nas, nie wiem czemu tak to zbudowali z winiaczem, ale no jest taka jakby pleksa, która nas rozdziela. Bo i COVID, przez, nie wiem, to sprawy. Po mojej stronie akustyka jest gorsza. No widzisz, ale no, dobra, no. I cię lubią, masz mniejszą rolę, dlatego. No bo wiesz, ty jesteś po ich stronie, jesteś jako jedna z, a ja tu jestem jako gość. Oczywiście. Więc ja mam gorszą strefę, żebym się no, nie wiadomo, przyzwyczajał. Wiadomo. Moje krzesło jeszcze skrzypi, no więc nie. To już w ogóle. No to widzisz, wszystko masz popsute tak naprawdę. Nie popsute, nie popsute. Tańsze. A, tańsze. Okay. Tańsze. Bo inflacja. Ale dobrze. Sprawy. Reasumując, wracając do żartu, po prostu mi się zdarza mówić Sowia Chata albo Chałupa. Dokładnie. I po niej czasem trochę weszło. Tak, wracając jeszcze do nazw, ale dobrze. W sumie wracając do głównego meritum. No i serial w sumie niedawno zakończył swój drugi sezon. Dokładnie pod koniec maja tego roku, z tego co kojarzę. W sensie, no, nie licząc polskich napisów, które wyszły tydzień później, pozdrawiamy jeden serwis. Natomiast, tak, wyszło odcinek finałowy drugiego sezonu, wyszedł bodajże 23, 27, nie pamiętam teraz dokładnie, możecie mi łeb urwać, ale jakoś pod koniec maja wyszedł, więc no. Zaufam ci, ja nie jestem pewny, nie mam tej wiedzy w głowie. Pod koniec maja jakoś on wyszedł. Nie, no chyba tak, tak. Bo 3 czy tam 6 czerwca, chyba 3, było tłumaczenie polskie na tej pewnej stronie, o której wiemy. No a przed nami jeszcze trzeci sezon, ostatni, finałowy. Skrócony. Ale... Trzeba zaznaczyć. Ale o co mi chodzi? Nie wiem, czy słyszeliście o tym serialu, czy widzieliście, w sumie bardziej, czy widzieliście go kiedykolwiek, ale no... Nam z Pony to wydaje mi się, że mocno siadł. Bardzo ja czasami. Mocno. No Pony to bardziej. Pony niektóre odcinki widziała po kilka razy i bo wiecie. Rewatchowałam ze znajomymi bardzo dużo razy. Dlatego pierwszy na przykład odcinek pierwszego sezonu to praktycznie znam na pamięć kwestię, nie? To jest. O Jezu. No ja oglądam z Pony i z Pony tak nieprzyjemnie się ogląda pod jednym względem. Tak sobie teraz zażartuję, ponieważ... Dora Explorer! Wiecie, oglądacie, wciągacie się w fabułę, a tu nagle jest chamska pauza i... A zauważyłeś, że... A może przyjrzyj się dokładniej? No dobra, ja taki... no już, no. Przepraszam no nie, za to. W sensie... Za ten teren. Trochę... No, ale wiecie, tak... Takie jest oglądanie z hiperfanem. Ja bym pewnie miał z innymi tak serialami. No, ale niektóre rzeczy ale... trzeba jakby, są ciekawe, dlatego jakby, że tak to ujmijmy, chcę zwrócić Evilowi na to uwagę, co on nie do końca lubi, ja o tym często zapominam i potem wychodzą takie kwasy i no. W sensie kwasy, no kwasy, ja tu bardziej śmieszkowo no odpowiadam, tak, dobrze, tak. Dobrze Doro, odkrywczyni, eksplorerko, już patrzę, dokładnie. Tutaj mamy fajny obraz, tutaj jest drugi obraz. Aż mi się przypomniał, jak się nazywał ten odcinek z drugiego sezonu, ten taki bardzo, że tak to nazwiemy, bardzo łagodnie, żeby, staramy się tu nie spoilerować, natomiast jak będą jakieś spoilery, to przepraszamy z góry. Ten z drugiego sezonu, ten taki bardzo traumatyczny, z pewną postacią, która się w drugim sezonie pojawia i z główną bohaterką. Wiesz, o którym mi chodzi. A, z panem Łotrzykiem. Dokładnie. Jak on teraz się nazywał? Bo nie pamiętam nazwy, ale wiesz, o który chodzi. Nie, mi no, chodzi. Tak, wiem, o który ci chodzi, ale nazwy nie uwagę właśnie na pewne rzeczy, żeby tutaj też nie zaspoilerować za bardzo. I właśnie Evil miał taką reakcję, dobrze, Doro, eksplorerko, już sprawdzam.
I mnie to wewnętrznie bawiło, a z drugiej strony miałam takie, o Boże, zjebałam, on mnie teraz nie lubi. Ale dobrze, bo my tutaj anegdotki z oglądania, a Pony, skoro oglądałaś pierwsze odcinki tyle razy, to może mniej więcej opowiedz, w sensie naszym słuchaczom, o co chodzi w tym serialu, jakby ktoś nie oglądał. To teraz tak. Uwaga, bo tutaj Pony Explorerka, mianowicie największa fanka tego serialu, jaką możecie spotkać, wkracza do akcji. Moja wiedza na temat swojego domu, / All House'a, jest, że tak to imiemy bardzo ładnie, zatrważająca. Możecie się popytać znajomych moich, mimo że ich nie znacie, ja wiem o tym, to powiedzą wam to samo, że jestem największą fanką, jaka istnieje, nie? Więc to jest taka ciekawostka. Natomiast tak, jak chodzi o sam serial, to tak informacje wstępne, zanim przejdziemy do opisu fabuły, takiej bardzo skróconej, żeby wiadomo, mam też nie dawać spoilerów. Samą twórczynią Sowiego domu jest Dana Therese, to jest osoba, która już też pracowała dużo wcześniej przy Disneyu, chociażby przy Wodogrzmotach Małych. Ona była chyba bodajże wtedy tam, może nie, że scenariusz pisała, natomiast przy jakichś odcinkach na pewno pomagała. Być może scenariusz, ale nie jestem tutaj pewna, więc no, nie daję wam 100% gwarancji. I uwaga, Evil, twój jeden z ulubionych seriali, przy Kaczych opowieściach też w ogóle robiła. Ale przy tych nowych, nie? Tak. Z tych chyba z 2008? 17. 17, aha, dobra, to my bad. To są bardzo nowe. W sensie. One się zakończyły też na 3 sezonach, notabene. No proszę. Nie oglądałem całych. Ja jestem w sumie przez nostalgię, jestem większym fanem tych starszych, klasycznych z lat 90. Bo to jednak się oglądało w podstawówce na mini-mini, notabene. Ale nie, oglądałem jakieś przypadkowe odcinki, ten nowszy serial był bardziej nastawiony na to, że ta fabuła jakby jest ciągłość fabuły, a nie, że to są takie przypadkowe przygody dnia, albo jakieś takie dwuodcinkowe wątki fabularne. Ale mój znajomy Konkan, którego pewnie nie będzie tego słuchał, ale pozdrawiam, to oglądał całe i mu się bardzo podobało. No proszę. Tam były różne opinie na temat tego, bo oni sięgali mocno do jakby kanonu komiksowego, który notabene w Ameryce nie jest jakoś wielce znany, poza tam dwoma twórcami. Większość tego, co jest Kaczego, to powstaje we Włoszech notabene. Więc to też jest ciekawe, że mimo że amerykańska marka, angielska, amerykańska, ale mówią po angielsku, to jednak największy rozwój ma we Włoszech jakby. No też. No i tam troszeczkę był problem, bo wprowadzali te różne nowe postacie, których nie było w oryginalnych Kaczych opowieściach, ale one miały jakieś tam lekkie redesigny, zmiany, żeby po prostu pasowały do tej fabuły, no i nie każdemu się one podobały, albo czasami było tego po prostu za dużo, tego co słyszałem. No tak. Dalvi czy Paideyla, ja się cieszyłem, była Brygada RR, chociaż ich tam rola w tym odcinku tak była znikoma, że nawet chyba nic nie mówili. Ale, o Jezu. Ale dobra, wracając do Dany. To tak, no tak jak wspominałam, właśnie pracowała przy tych serialach, być może przy jakichś jeszcze, natomiast o tych informacjach mi nie wiadomo, wiem, że tutaj przy tych dwóch pracowała. Ona generalnie, jak chodzi o Sowi dom, to stworzyła go przede wszystkim po to, bo ona wcześniej pracowała albo, no, jakby wiadomo, no, licząc Disneya, to jak miała poprzednią pracę, to jakiś znajomy jej powiedział, że jakby no taki serial w ogóle się nie uda i jakby co ona sobie wyobraża i tak dalej. I żeby zrobić mu na złość, to stwierdziła, że zrobię ten serial, pokażę mu i pokażę wszystkim, że potrafię i tak dalej. Więc to tak wygląda. To taka ciekawostka, jakby ktoś był takim bardzo geekiem i lubił sobie jakieś daty zapisywać czy coś. To premiera Sowiego domu miała... No, premiera się po prostu odbyła 10 stycznia 2020, podczas pandemii. Znaczy wtedy jeszcze nie było, ale no, jakby w Chinach już była, dobra, nie wchodzimy na tematy polityki. Bo nas Ania zabija i się patrzy na nas dziwnym wzrokiem i kiwa głową, więc lepiej zejdźmy z tego tematu. Tak, więc w sumie niedługo będą 3 lata, można by powiedzieć. Już winiacz mi na konsolecie pokazuje, że zaraz jeszcze puści głośniej muzykę. Więc, przepraszam, winiacz, już nie będziemy.
O nie. Tak, i tak jak wspominałam, to no ta światowa premiera właśnie się odbyła 10 stycznia, także niedługo będą 3 lata, więc hip hip hura. To nam powoli leci do. Coraz jest starszy, że tak to nazwijmy, ale z drugiej strony też się kończy, bo on, tak jak wcześniej wspomnieliśmy na samym początku, no The Old House ma mieć 3 sezony, gdzie trzeci jest skrócony przez Disneya. Jakby tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to jest bardzo obszerny temat. Może w innym podcaście czy audycji możemy na ten temat powiedzieć więcej, ewentualnie jak nam starczy czasu. Natomiast tak Nie w no, dużym skrócie. popraw mnie, No. ale jeśli się mylę, ale z tego co pamiętam, to po prostu jakby, bo Sowidon premieruje na Disney Channel, w Ameryce tak Tak. samo, i po prostu zmienił się dyrektor programowy Tak, znaczy no i jego generalnie wizja na jakiemuś. temat seriali, nie? Znaczy, no generalnie jakiemuś tam dyrektorowi się to nie spodobało i stwierdził, że to jest takie bardzo fabuła związana z anime i jakby to w ogóle mu nie siadło, więc stwierdził, że to utnie i tyle. Więc. W sensie jakby podobna analogiczna sytuacja z Płazowyżem, który też się teraz skończył już, No tak, anime też się skończyło. że na rzecz takich ciągłych fabuł, takich bardziej mrocznych, to postawili na takie luźniejsze serialiki, które mają tam, no bardziej opierają się na przygodzie dnia, lubię to określenie. Między O, to innymi jest fajne. dostaliśmy w sumie dostaliśmy przez to chyba Moli Duch. A o Moli Duch, jak będzie z czasu, też możemy wspomnieć w sumie, bo to też jest nasza taka, moja i Ewira przynajmniej, serial, znaczy serial, w którego wciągnęłam i bardzo mi się spodobał, zwłaszcza w polskiej wersji językowej. Ja kocham całym sercem Moli Duch. Ja nie sądziłem, że mi się to spodoba, bo dla mnie. Piosenki mają świetne, polecamy generalnie. Tak. Piosenki po polsku są genialne, a chodzi mi o to, że jakby koncept fabularny był dla mnie taki typowy, że nie sądziłem, że mi się to spodoba. Mi tak totalnie siadło i te wszystkie postacie ubóstwiam. Tak. Boże. Moli Duch. Kocham Tak. serduszkiem. Które też de facto już miało finał pierwszego sezonu, także no Evil musimy nadrobić, jak wyjdzie polska wersja. Nie, bo Upony po Pyrkonie oglądałem po angielsku. Nie, mogę. Te głosy mi tak nie pasują. Przez to, że poznałem to po polsku, tyle odcinków to Jurek. oglądałem po polsku, między innymi. To ciężko mi się tego po angielsku słucha. Nie mówię, że są złe czy coś, są inne. Po prostu są inne. I Nie są moje. a ja właśnie wolę bardziej angielską wersję. Na przykład też w Tohu oglądam oryginalnej wersji, oryginalną ścieżkę dźwiękową, czy tutaj angielski dubbing. Bo uwaga, taka ciekawostka, jeżeli to już tak stricte jakby off-topowo, jeżeli coś wydaje, jakby producent wydaje jakąś animację, serial, cokolwiek w jakimś języku, który jest oryginalny, załóżmy, nie wiem, to będzie angielski, francuski, polski, czeski, cokolwiek. Nie mówimy, że to jest jakiś tam ten język dubbing, czyli na przykład właśnie angielski, francuski, polski, czeski, tylko mówimy, że to jest oryginalna ścieżka dźwiękowa. To tak dla słuchaczy taka ciekawostka, którą stosuję, przynajmniej staram się stosować, jak zawsze wspominam o jakichś dubbingach. W sumie fakt. No, w sensie stosujesz. No ja powiem tak, że akurat dubbing Moli i Duch jest według mnie lepszy niż dubbing polski Sowiego Domu. Tak, o wiele. Chociaż według mnie są tam fajne rzeczy. To nie jest tak, że mi się nie podoba. Są tam fajne A rzeczy, ale będziemy mogli o tym pogadać. jednak jakościowo bardziej mi się podoba Moli i Duch, że tam bardziej to wszystko się Tak, no. lepi i tak dalej, że. Niż Ida, która podkłada pod nią głos Hanna Kinderkiss, która tutaj też grała Asha Ketchupa z Pokémonów. Keczama. Dalej gra Asha Znaczy Keczama, bo tak, przecież to dalej ale. trwa. Ale ja się nie zgadzam. To znaczy, w sensie, dobra, no wiesz, granie to już będzie 22 lata. No. Granie 22 lata jedną postać No to sprawia, że tak. stajesz się trochę Znaczy tak, zaszufladkowany. ale bardziej mi chodzi o to, że względu na to, że akurat ją wybrali, to jak zawsze słucham Idy po polsku, to jest jedna z postaci właśnie z Sowiego Domu, którą potem przedstawimy, to zawsze mam w głowie znajomymi. Będę mistrzem Pokémon! Mistrzem Pokémon! Nim właśnie będę! I ja nie mogę Ale tego jakby wyprzeć z głowy mimo zawsze. wszystko, co by nie mówić, to jednak gra idę trochę inaczej niż Asha. Tak. Jest różnica.
Ale dobra, dobra, bo to typowe jest off-top podcast. Na Off-top shitpost. Podcast. Tak, Wracaj do fabuły. Musimy nazwać to shit podcast, nie? Albo off-top podcast, bo jakby zajmujemy tą nazwę, proszę nam jej nie kraść, dziękujemy. I teraz tak, jakby wracając tutaj, bo się zaczęliśmy rozgadywać na temat dubbingów, to no, ten trzeci sezon właśnie będzie się składać z trzech odcinków 44-minutowych, czyli no tak de facto 6 odcinków normalne, bo normalny odcinek trwa około 22 minut. No i tutaj jakby po trzecim sezonie się serial zakończy. To chyba z takich głównych informacji, zaraz możemy przejść do opisu fabuły. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj chcesz dodać? No nie, w sensie, tak jak ci mówiłem, tylko że ja wolę, żeby się to wcześniej skończyło i mieć niedosyt, niż jakby się miało ciągnąć. Tak, w sumie true, tak, no. jak Nickelodeon sobie lubi rozciągać tak te seriale do granic serial możliwości. Zaczynający się na N, kończący się na i Niago. No to na przykład w sumie, no ale nie, dla mnie Nickelodeon to jest największy taki mistrz tego wydojenia, ile się tylko da. To, co teraz robią ze SpongeBobem, co ma tyle spin-offów, to się główny autor umarł i od razu, nie? Bo on nie chciał robić, a jak mu się zmarło, no. Niestety, wiadomo, to nagle, no zróbmy solowy serial o Patryku. O, to zróbmy obóz, jak oni byli młodymi dziećmi. O, było 2137 na nagraniu. To co? Tak. Dobrze wiedzieć. 1-7 na nagraniu. No, ale a Disney zazwyczaj rzeczywiście te ich seriale, jeśli mnie pamięć nie myli, a Disney Channel kiedyś oglądałem dużo, to zazwyczaj mają 2-3 sezony, chyba że to jest naprawdę gigantyczny hit, to 4 sezony na pewno miał Phineas i Ferb i kimkolwiek, a kimkolwiek 4 sezon wyprosili bodajże ludzie, bo pierwotnie to się miało kończyć na 3 sezonie i był taki film Kimkolwiek szatański plan, to się tak nazywało. A to nazywało. Muszę też obejrzeć, mówię, że słabe. Pierwszy jest, nie, według najbardziej miło wspominam, było, jest i będzie, to się tak chyba nazywało, to był pierwszy taki, to jest też podzielone na 3 odcinki bodajże, ale to też jest, jako film było też na Disney Channel puszczane, potem był szatański plan jako finał 3 sezonu i on miał być pierwotnie finałem, takim totalnym, że pojawia się napis koniec, na koniec, ale potem zrobili 4 sezon. No koniec na koniec, masło maślane. Dokładnie. Ale potem zrobili 4 sezon, który też był dobry. Według mnie kimkolwiek trzyma poziom. Muszę dokończyć. Jak skończę kimkolwiek, to możemy zrobić podcast od kimkolwiek. Jestem jak najbardziej za, co ty na to. Jak najbardziej. No i tylko oczywiście strzyga najlepszy przeciwnik. Dobra. Ale dobra. Wracając, bo znowu zaczynamy off-topować. To o czym jest fabuła Sowiego Domu tak w sumie? W dużym skrócie, żeby tutaj jakby powiedzieć, fabuła Sowiego Domu opowiada o przygodach dziewczyny dominikańsko-amerykańskiej o imieniu Luz Noseda, co taka ciekawostka, Luz po hiszpańsku znaczy światło. Tak, i piękny polski dubbing, który przetłumaczył kwestię, która w oryginale brzmiała, że ma 14 lat, natomiast polski dubbing, którą już poprawili, żeby tutaj Evil się nie przyczepił, no na poprawili wersji na Disney Plusie, na początku brzmiała, że jest 10-latką, także brawa tutaj dla polskich tłumaczy. I teraz tak, wracając tutaj do opisu fabuły, jakby opowiada o przygodach tutaj Luz człowieka, która sobie żyje w pewnym mieście w USA. Nie będziemy zdradzać nazwy, bo to jest mem. Wiesz, o jakie miasto chodzi. W drugim sezonie. Nie pamiętam, ale dobra. No, tak, bardzo dużo memów widziałam na Twitterze z tego miasta. Natomiast pewnego dnia, kiedy ma zostać wysłana na obóz tam poprawy zachowania i generalnie taki obóz wakacyjny, gdzie ma tam się uspokoić i... Wychowawczy. Wychowawczy, o, bardzo ładne słowo, dziękuję. Bo no jest taka buntowniczka typowo, jak w pierwszym odcinku chociażby widzimy, to nie jest jakoś bardzo duży spoiler, ona umie przynosić węże do szkoły, umie pająki wrzucać do makiety gryfa, czy jakieś inne rzeczy robić. W sensie osobiście wydaje, nie wiem, czy bym Luz zaklasyfikował jako buntowniczkę. Prędzej
osobę Znaczy, trochę żyjącą we własnym świecie, taką trochę tak. odklejoną od tego, od tych norm O, może w ten zachowań. sposób. Buntowniczko to bardziej jest Ida, może w ten sposób. Tak, Ida pełną parą jest Tak. buntowniczką. To źle tutaj wyraziłam. Natomiast, no tak jak wspominamy, no z racji tego, że mama ją wysłać na ten obóz, właśnie poprawę zachowania, no to czekając na autobus, okazuje się, że pewna sowa kradnie jej książkę o Azurze. To jest postać, która no, ma bardzo, może nie jakiś bardzo kolosalny wpływ, ale ma znaczenie w tej serii. Dobra Wiedźma Azura. I Luz znajduje domek. W tym domku jest portal, przez który przechodzi i znajduje się nagle na Wrzących Wyspach. W oryginale Boiling Isles, jakby ktoś był ciekawy. I tam spotyka Idę oraz Kinga. To możesz teraz opowiedzieć o innych postaciach. Chyba, że jeszcze kończymy tutaj wątek Luz. Jak już zaczynamy tak. Ale w Bo to jest sumie, taki no ogólny jedyne opis fabuły, jak chodzi. z takiego zarysu, no to po prostu jeszcze tylko bym dodał, no po prostu Luz trafia do miejsc, do obcego miejsca i chce Zostać wrócić do wiedźmą. domu. Chce wrócić do Też domu, jakby. jednocześnie chce zostać wiedźmą, a że jest człowiekiem, to jest to trudne zadanie, no bo ludzie no, nie mogą tak sobie stać się wiedźmą, tak, bo wszyscy, jakby to teraz powiedzieć, bo to nie są ludzie właśnie. Wszystkie postacie, o, takie ładne słowo, które znajdują się na Wrzących Wyspach, to albo są demony, albo wiedźmy. Więc no tutaj się robi problem i Luz jest jedynym człowiekiem, jedynym. Dlatego Który znajduje się na Wrzących Wyspach. Także. właśnie do Luz mówią Luz człowieku. Tak. Dlatego tutaj Luz ma ciężkie zadanie, jak chodzi o to, żeby nauczyła się magii. No ale to jest jej marzenie i Ida i King starałem się jej w tym pomóc. To jest taki ogólny zarys fabuły. No właśnie, nie wiem. No, chcesz coś jeszcze dodać o Luz? Coś od siebie może? Czy Nie, w potem sumie nie, przechodzimy oprócz do. chyba jedynie ten. Rzuć na Luz. Potrzebowała trochę O. tego. Ja chciałem tylko powiedzieć, że. A już nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć. Coś o Luz chciałem O Luz, powiedzieć, chciałeś coś ale. powiedzieć właśnie, czy coś chcesz dodać? Coś tam zaczynałeś mówić, że ja się śmiałam, że wrzuć na Luz. A ty nie Luz, nic. Luz. A to jest taki nasz żarcik. Zaklepujemy jakby co, proszę go nie używać. Luz, Luz. Nie, ja mówiłem tylko, że Luz w sumie szybko się zaklimatyzowała O tak, w tym no. świecie, bo to w sumie ona tego potrzebowała, jakby tego świata. Bo Tak, jakby. bo no jakby w No świecie bo. ludzi w sumie no nikt jej nie rozumiał, nie? A przechodzi na Wrzące Wyspy i jak to ładnie ujęli w pierwszym odcinku, my dziwadła musimy trzymać się razem. Dokładnie, no bo ona. Wiesz co, W nawet mam sumie pomysł, tak. żeby nazwać tak tą pierwszą audycję, że my dziwadła musimy trzymać się razem. Myślę, że to będzie taki spoko nazwa Mówię. tej audycji, jako na Przepraszam początek. bardzo. Czy ty sugerujesz, że fandaberzy to dziwadła? Kolego, mój drogi, ja tego nie zasugerowałam. Ja to wiem. Myj ręce tak dokładnie, jakbyś właśnie przywitała się z O, Fandaberem. to jest dobra rada. Ten mem latał, jak był. No, a nie, dobra, bo pani. W sensie, przepraszam, Black Cat mi tu macha, że mam nie wracać do tego. Jak był pewny event na świecie, O nie. to ten mem latał. Dobra. Wysyłałem wszystkim znajomym. To co, jeszcze coś kończymy tutaj o Luz, czy potem będziemy się rozgadywać, jak będziemy robić tier listę postaci i A jak właśnie, bo rozdzielić? kurde, event widzowie. Będziemy robić tier listy postaci. Dokładnie. Będziemy Uwielbiam robić. takie inicjatywy. W sensie, no bardziej kto jest kogo faworytem, może w ten sposób i Ale dlaczego. potem, kurczę, jak będzie premiera tej audycji, Black Cat, trzeba link dodać. Żeby ludzie mogli swoje tier listy robić. O Jezu. I potem będziecie nam wysyłać. Bo jestem bardzo ciekaw zawsze playlist. To też. To Jestem też. ciekaw bardzo tier list. Kiedyś, pół roku temu, to dawno, Kolejny zrobiłem świecisk. cały stream, w którym układałem tier listy bohaterów Rancha. Myślałem, że ciężko mi będzie zapełnić 2-godzinny stream. Trwał 3,5 godziny. Się tak rozgadałem. O Jezu.
To nie wiem, czy tutaj zaczynamy, kończymy jakby wątek luz, czy w sensie, no nie wiem, coś jeszcze chcesz dodać, oprócz, że wrzuć na luz? Nie, u luz nie, a w ogóle ten. Ciekawostka, bo właśnie, no. Bo po niej jutro jedzie na konwent. Takie... Jak to takie, nagrywamy, to jutro. Prawdopodobnie jedę na konwent. Takie wycieki z życia wzięte. O nie. Które nikt nie pytał. Ale kto no, pytał? Ponieważ... Pani robi cosplay Beta Luz. A to możemy właśnie, o tym też wspomnieć, no. Bo teraz to jest ciekawe, że pierwotnie jakby te designy postaci były zupełnie inne, jak i najprawdopodobniej charaktery też były. Charaktery, wiek i sam chyba klimat, który najprawdopodobniej, no, patrząc po artach, miał być bardziej edgy. Mroczny. Wiesz co? To wygląda na... Wiadomo coś o zarysie fabularnym? Znaczy, wiesz co? Z tego co widziałam, plot układał się tak, tutaj jakby w becie, że Luz pokłóciła się z mamą i ona znalazła po prostu drzwi. Właśnie nie wiem, czy to gdzieś w domu znalazła, czy właśnie gdzieś też wybiegło poza domy, w jakim, gdzieś indziej znalazła, natomiast znalazła te drzwi tak czy siak. No i też trafiła na te wrzące wyspy. I w odcinku pilotażowym miała się pojawić po pierwsze Amity, to jest taka ciekawostka. No, no oprócz tego wiadomo, że no, postacie wyglądały inaczej, to raczej reszta przebiegała podobnie, w sensie, że spotkała Idę, spotkała Kinga i jakby, wiesz, powoli zaczynała się klimatyzować, natomiast no, nie było tego wątku z tą koroną i tak dalej w ogóle, nie? Tylko ona tam już zaczęła do szkoły, czy tam do szkoły w ogóle poszła już chyba nawet w tym odcinku pilotażowym, z tego co widziałam, storyboardy, no. Natomiast no trochę Luz się różniła, bo Luz tutaj ta kanoniczna ma 14 lat. Jak chodzi o wygląd, to ma takie krótkie włosy, fioletowo-białą bluzę z kocimi uszami, leginsy i krótkie spodenki, białe buty. Natomiast tutaj w wersji beta ma koszulkę w paski biało-fioletową, ma kurtkę, czapkę, dłuższe włosy, w sensie tutaj pasemka dłuższa z przodu. No i dół jakby spodnie slash leginsy i też jakby białe buty plus kij baseballowy, który uwielbiam. Więc beta Luz i w ogóle beta Amity serduszkiem. Ogólnie beta designy. Ale kanony też są całkiem spoko, żeby nie było, nie? Nie, tak jak słucham, to wydaje mi się, że spoko było pomysłem jakby opóźnić trochę tę szkołę, bo dzięki temu miałaś trochę czasu, żeby jakby zaznajomić się z samym światem i jego zasadami. W sensie to co tam się dzieje, jak to panuje, no, i w ogóle. No. O, dobre dla ekspozycji. O, dokładnie. Dobra, to co, chyba przechodzimy do jednej z ulubionych postaci tutaj, czyli chyba Idy. Uhu. O proszę, nie. Możemy przejść do Idy, bo to też jest dość ciekawy temat. W ogóle widzę, że mamy już pół godziny nagrania, lekko ponad, więc nie wiem, jak my się zmieścimy ze wszystkim, ale damy radę. To co chcesz powiedzieć o Idzie w sumie? Chcesz ją tak przedstawić słuchaczom, czy ja mam przedstawiać? Nie, opowiadaj, bo inaczej. Ja bym mógł, ale ja wiem, że ty lepiej to zrobisz pod tym, ile, jaką ty masz wiedzę. Ja jestem takim, wiecie widzowie, Boże, nie widzicie mnie, więc wiecie, słuchacze. Ja jestem go widzę, takim, niestety. Jakby, no ale widzisz mnie przez te pleksy, no więc tak, tu no. Trochę rozmazane jest. No trochę tak. W ogóle no. Widać, jak chuchamy na nią. No, i taka ale... para zostaje, nie? Dobra, no czy... Ale wy to potem będziecie odkażać, nie? Musieliby. Kto po nas wchodzi? Kto? Naprawdę? Kto wchodzi? O! Weź nie wiem, ale Minecraft ma być. Uj, Jezu. Nie, no, trzymam kciuki. Ja z chęcią posłucham. No? Ogólnie, no w sensie ja bardzo lubię. Ja naprawdę bardzo lubię słuchać o nie, ludzi, którzy są... Nie o Minecrafcie, nie o to mi chodzi. Chodziło mi bardziej, chciałem zmienić tego, że bardzo lubię słuchać ludzi, którzy są jakby nahypowani, tak wręcz ten hype bije od nich na jakiś temat, jakikolwiek. I ja jak słucham, oglądam takie materiały, to ten hype od razu przechodzi na mnie. Ja przez taki właśnie hype się wciągnąłem w Jeża Sonika,
Tak, jestem z tego fandomu, ale nie jestem z tego dumny. To nie jest dobry fandom, nie zawsze. W ogóle polski fandom Jerza Sonika to jest taki mały fandom, a jest tak podzielony, to jest piękne na swój sposób. Trzeba być na kilku serwerach, żeby widzieć całość. To jest fajne doświadczenie. Ale też między innymi w komiksy amerykańskie, po prostu oglądałem ludzi, słuchałem, którzy się tym jarali i od razu to przeszło na mnie. Więc sam nie jestem wielkim fanem Minecrafta. W sensie nie siada mi po prostu, nie lubię sandboxów zbytnio. Ale posłuchać zahajpowanego człowieka na ten temat, to ja chętnie, więc to jest taka autoreklama od razu, ale nie zdradzam, kto to będzie prowadzić. Będziecie mieli miłą niespodziankę, a jeśli nie nagra, no to nie będzie przynajmniej tego wstydu. Dobra, to wracając tutaj do tematu idę, to jest to sobie wiedza. W ogóle ta audycja powinna mieć opis, że za każdym razem, kiedy jest zbaczany temat, walisz szota. Po ilu zboczeniach tematu zaliczysz ja się boję, gona. Co by wtedy się działo, wiesz, w sumie. Ale nie, że my, to słuchacze. Aha, słuchacze. No i to potem, się wiesz, boję tak sobie, będą. Ze słuchaczami się działo, wiesz? Potem będą pisać, do której sekundy dotrwali. 2137. Nie no. A najlepsza. A wracając tutaj do tematu idę, to jest to sobie postać, która, nie wiem, czy to o tym wiesz, jakby w pierwotnej wersji tutaj serial miał być o Idzie, nie o Luz, tylko o Idzie, no. Tyle, że jakaś przyjaciółka, w sensie nie wiem, czy to właśnie była Luz Batista, to de facto jest przyjaciółka Dane, czyli twórczyni, po której też jakby no, główna bohaterka, czyli Luz, ma imię, nie? Bo Luz Batista, Luz Noceda, wiecie o co chodzi. Natomiast tak, no tutaj jakby serial miał być o Idzie, tyle że właśnie nie wiem, czy to była Luz Batista, czy ktoś inny powiedział Dany, że no nikt nie będzie oglądać serialu o 40-letniej kobiecie, która tam wiesz, jest buntowniczką i tak dalej. Tymczasem fandom to podtrzymaj mi piwo. Tak, ale się zazwyczaj się mówi. No. Zazwyczaj się mówi, gdzieś czytałem, o, że wiek jakby głównego bohatera odzwierciedla target, w który się celuje. Że to po no, prostu to jest ten główny cel. Trochę mógłby wtedy być faktycznie starszy ten serial, jeżeli to by było o Idzie. Natomiast tak tutaj. No bo od razu, no wie, jak masz historię o 40-letniej istocie, to nie jest to jest kobieta, dobra, ale to nie jest człowiek, tylko to jest wiedźma. Dobra, to masz o 40-letniej kobiecie, no to od razu będzie jakby inne problemy. Tak, no. Niż taka inna w ogóle. No która tak, tak. Trafia do innego świata. Inne tempo chociażby. Zobacz, no Ida może. Ida ma, w sensie Ida jest. Dobra, jest taką wyluzowaną mamą typowo, że mama, którą ja bym chciał, nie? Tak każdy by powiedział. Ale też często po prostu jej się nie chce, ma zjazdy czy coś, więc. A z kolei Luz jest takim wulkanem energii, to od razu napędza całą fabułę. Więc to byłby zupełnie inny serial, już nawet pod względem budowy odcinku. No. Bo przez to, jak Luz jest wypełniona tymi wszystkimi różnymi skrajnymi często emocjami, ale one są zawsze takie bardzo mocne, podkreślone, nad wyraz czasami wręcz. Egzaltacja. O, to jest ładne słowo. O. Że właśnie się tak emanuje emocjami. No, ale to i przez to, jak Luz się wszystkim hajpuje, no to wiele więcej możesz zrobić. Taka bardziej uniwersalna postać, że spokojnie można zrobić kilka fabułek w różnych miejscach i wiadomo, że w charakterze będzie, że Luz zaliczy wszystkie. No. Co Idzie by się nie chciało na przykład gdzieś. Po cholerę. Tak, natomiast tutaj w oryginale Ida to jest Ida Claffron. Zabijcie mój angielski, jakby umieram dzisiaj, więc mój angielski u nas jest, też umiera. U nas jest Ida Cierniszpon. Mhm. Co, to tłumaczenie no z jednej strony jest okej, natomiast no Evil wie, jak ja podchodzę do tłumaczeń ogólnie. No, ja z kolei wyznaję zasadę, że jeśli nazwa ma w sobie jakąś głupotę,
która jest zrozumiała dla widza oryginalnego. Widz nasz powinien czuć to samo dosłownie. Znaczy, bo to nie często jest wejście, tak, nie? Że często jest tak, że to w anime jest bardzo, że te nazwy japońskie są głupie jak but czasami. Niby w Bleachu tak jest, ale to tylko tak, to jest zasłyszana informacja, więc nie wiem dokładnie. A dla nas, dlatego że są takie mega egzotyczne, bo są japońskie, azjatyckie, to dla nas to brzmi cool i w ogóle, no a bardziej trafne by było, jakby były właśnie przetłumaczone, że dla nas to też jest rzeżuncja, tak jak dla Japończyków. W sumie true. To co? No tak jak już wspominaliśmy wcześniej, to Ida ma 40 lat, ona jest tutaj buntowniczą wiedźmą, która jest mentorką Luz. Ona ma swój coven. Tak, ona ma Badger Coven, gdzie de facto mam z tego koszulkę. Pozdrawiam fandom Toha z Pyrkonu. I jakby Ida to jest poszukiwana właśnie na Wrzących Wyspach, na Boiling Isles. Oho, ktoś cię kocha, ktoś do ciebie napisał. Nie, przypadek kliknąłem do asystenta Google. Bo przeglądam asystent sobie, Google, że cię telefon trzymam. O, idzie, ciernisz po nim. Ale system Google może ci opowiedzieć dowcip, możesz go podrywać, on zawsze będzie mówił, że jest zajęty czy coś. O nie. Ale pamiętam, jak ja do niego raz powiedziałem, nie zesraj się. A on mi odpowiedział, przepraszam. Tak. Nie wiem czemu. Ale też ma gry! I te niektóre gry mnie tak, jedna gra mnie tak irytuje, słówka chyba. Bo on czasami nie uznaje to, co powiem za słowo, tylko mi wyszukuje to. I mi po prostu... Zaczynamy. On wie, mówię, żeby to się musi nazywać shitpost albo off-top podcast, bo rezerwuję tą nazwę jakby... Ania, słyszysz? To jest shitpost podcast albo off-top, nie? Zapisałaś? Dwóch randomów podcast. Nie, ale ej, halo. W sumie tyle tu nazw pada, więc najlepiej byłoby dyplomatycznie, niech Ania wybierze. No, ale tutaj te dwie imo są spoko. Więc... Ale dobra, bo winiacz mi tutaj pokazuje ręką. Aha. Ida jest mentorką. Ej, w ogóle no. Ciekawe, czy my dojdziemy jakby, że przedstawimy chociaż trzy postacie. Powinniśmy, jest 40 minut. I tak, no tutaj idę. Nudzi ci się, że ciągle patrzysz na zegarek? Nie. Natomiast wolę sprawdzać, żeby. Bo no mamy ten limit czasowy, jakby Ania na nas patrzy z winiaczem i wiesz, no bo potem wchodzi kolejna osoba i nagrywa. No, ograniczamy. A ile czas. My mamy czasu? Godzina, półtorej około. Godzina / półtorej godziny. Może zdążymy powiedzieć cokolwiek. No i tak, ona jest poszukiwana tutaj na tych Wrzących Wyspach za handel ludzkich rzeczy i tutaj za używanie wszystkich rodzajów magii. I no, żeby tutaj też nie spoilerować, ma po prostu za przyjaciela Kinga. Bo też nie chcę za dużo mówić o Idzie, bo nie chcę wchodzić w spoilery. Osoby, które będą ciekawe, sobie po prostu obejrzą serial. O Kingu / królu możesz ty powiedzieć, bo w sumie go podkładasz u mnie w fandabach. Więc dlaczego byś nie miał powiedzieć o swojej postaci? Król, jak sama nazwa wskazuje, jest królem. Królem demonów. A tak przynajmniej się tytułuje. A tak naprawdę jest takim jakby zwierzaczkiem. Tak to nazwę wprost. Jest zwierzaczkiem domu. Jest takim jakby pieskiem uroczym. No, który ma troszeczkę takie duże mniemanie o sobie. Rzeczywiście się tytułuje królem, ma swoich podwładnych. Swoich ludzi, którzy są pluszakami. Jest w sumie jeden odcinek dosadnie pokazuje z pierwszego sezonu, no. Że to jest w sumie takie dziecko. Po prostu to jest dziecko, które ma swoje humorki, ma swoje wyobrażenia. To jest. W sensie, nie zgadzasz się z tym? Znaczy, wiesz co? Bardziej myślałam o drugim sezonie, o innym odcinku. Nie, ale tam pokazuje jakby jego genezę, rzeczywiście, ale jakby pierwszy sezon stricte mi chodzi o ten odcinek z placem zabaw. A, to się zgodzę jak najbardziej. On najbardziej dosadnie pokazuje, że nie, King ma jak najbardziej. Tam jest dużo rzeczy, ale powierzchnia jest taka, że to jednak jest dziecko. Mhm.
No to według tak, mnie. no on ma Ale z 8 lat kolei jakoś, w więc. drugim sezonie. No i też fakt jest taki, że jakby król jest sam, nie ma jakby swojej rodziny. I no, i jakby Ida i potem Luz pełnią dla niego jakby takie zastępczą rodzinę. Dokładnie. Co jest, no już tutaj zaczynamy wchodzić w tematy słodkości. Tak, no, u niego jest dużo tych momentów, ale Tak. o co mi chodzi? Właśnie ta dzieciaczkowość, ta właśnie to taką niewinność wręcz, też widać w tym, jak on sobie wyobrażał już w drugim sezonie, jeśli dobrze na pewno pamiętasz, swoich biologicznych rodziców. A, tak, no. Wiem, o co to chodzi. bardzo w sensie to dla mnie było zabawne. Ja Tak. prychłem potężnie. Nie, najpierw miałem co, bo myślałem, że to jest na serio. Potem prychłem potężnie, jak to zobaczyłem. No, ale pokazuje dosadnie w sposób, że rzeczywiście król jest dzieckiem, ale No tak mega uroczym. tak. Jest. To nie jest irytujące dziecko. To jest W dobrze pierwszym jakby napisane sezonie, dziecko. wiesz To jest co, napisane. w pierwszym sezonie z początku bardzo dużo zbierałam opinii od znajomych, że nie lubią Kinga, bo jest właśnie takim irytującym stworem, natomiast już w drugim sezonie, jak jego historia została rozbudowana, wiesz co mam na myśli, to, no żeby tutaj słuchaczom nie spoilerować, staramy się jak Ludzie, najmniej wam którzy dawać. wiedzą, Ludzie, którzy wiedzą, to ludzie, wiedzą. którzy nie wiedzą. Wiemy, ale nie powiemy. Natomiast w drugim sezonie, jak jego historia została rozbudowana, to bardziej zaczęli go postrzegać przez tutaj postać, jakby to nazwać, może nie dramatu, natomiast no, taką głębię w nim. Tragiczną. Tragiczną, no. Nie, jak najbardziej. Poza tym, nie okłamujmy się, wszystkie tutaj postacie są, prawie wszystkie są postaciami tragicznymi. Tak, no, więc no tutaj Ale ogólnie. nie, ja akurat lubiłem króla mocno. W sensie był dla mnie typowo w pierwszym sezonie postacią komediową, ale nie przebił jakby u mnie tego, nie przebił u mnie tej jakby takiej furtki z napisem jesteś irytujący. Miałem problem z kolei taki z Uhu, z Hutim, w sensie No. u nas Uhu w oryginale Oryginale Huti, Huti. gdzie nie miałem, w sensie ja bardzo lubiłem Hutiego i dalej lubię, bardzo kocham wręcz, ale tam też nie przebił tego, ale miałem wrażenie, że jest takim chodzącym workiem do bicia dla wszystkich Tak, postaci. w pierwszym I mi sezonie się to tak. aż tak Przykro. niemiło oglądało w tym pierwszym sezonie. Tak, Bo no. Huti ogólnie, jak macie tą, bo dobra, Ida, Luz i Król żyją sobie w sowim domu. O, to Tytułowym sowim domu. warto o tym wspomnieć, tak. W dziupli Idy, że tak powiem. W dziupli Idy. Wiemy, o co chodzi. I to nie jest dom. W sensie, to jest dom, ale to nie jest taki. To jest żywy dom. O, coś jak. Tak rzucam, nie oglądałem, ale patrząc po shotach z Encanto, ten dom też No. żył. Na innej zasadzie, ale też żył. Albo w ruchomym zamku Hauru, gdzie ten dom też sobie żył. To tutaj macie, że jakby do drzwi jest taki przybita słówka, właśnie Huti. I on jest jakby całym organem tego domu. No, można tak powiedzieć. Jest Nie wiem, jak takim. inaczej to ująć. W sensie jakby Jest dom takim. jest nim. Znaczy, wiesz co, on jest po prostu patrząc na. Duchem domu, opiekunem Znaczy, domu. wiesz co? Bardziej mam na myśli to, że on czasami jakby w drugim sezonie, żeby tu nie spoilerować, wiesz, co się z nim dzieje. Jakby do no chociażby tutaj ten odcinek, co lecą na wyspę i tu jest to od Kingu, to tam też się Huti znajduje. Nie, jak Więc najbardziej, ale w on tutaj nie sensie jest jak. samym domem, bardziej jest takim demonem, który jest przymocowany do tego domu, natomiast tutaj, że tak to powiemy, no nie na stałe. Może w ten sposób. To się. No No i ma. dziwne to jest. No, No, jest dziwnym bo demonem. w sumie fakt, bo on jakby nie steruje tym domem. A z No. kolei w Encanto i w Ruchomym tak było, że rzeczywiście to był dosłownie organizm. No, no nie wiem, no w sensie, no. Wiemy to, Ale że to ma jest. bardzo długą szyję i że ma czaszkę. I że w Hutim żyje drugi Huti. No i poza tym tak. To nie, poza tym Huti mocarnie popycha fabułę. Tak.
Wiem, o co ci chodzi. W Będę jednym twoim odcinku zrobił, w jednym, wsparciem od, w jednym emocjonalnym. odcinku, dokładnie, w jednym odcinku zrobił więcej niż Cały siedziało pierwszy przez sezon. poprzednik. No, w sumie tak, true. Prawda, Tak, więc prawda. on tutaj jest jakby takim właśnie takim sowim demonem, który często robi za takie wsparcie emocjonalne. Natomiast no, w pierwszym sezonie jest takim trochę popychadłem, w drugim też jego postać zaczyna nabierać sensu i większego znaczenia. No, generalnie drugi sezon jest bardziej taki poważniejszy, więc jeżeli tutaj przetrwacie przez pierwszy sezon, zwłaszcza przez pierwsze 14 odcinków, od 15 zaczyna się robić fajnie, wiesz co mam na myśli, to już tutaj do finału leci Chodzi grubo. ci o odcinek z Witką? Tak, od 15 właśnie zaczyna się robić Tak. fajnie. No, Najgorszy jest drugi. Według mnie jest. W tak, sensie nie jest drugi i słaby, ósmy. ale. O czym był ósmy? W Z sensie zamianą przypomnij mi. ciał. A to. To No też. był filler straszny. Inaczej, te odcinki nie są złe. W drugim nie Same w masz filleru. sobie. Same w sobie są słabe na tle pozostałych. W drugim nie masz fillerów po prostu. W pierwszym miałeś, żeby to jakby tutaj przedstawić ogólnie fabułę i tak dalej. W pierwszym to leci wolniej, natomiast w drugim już jest jazda bez trzymanki, także jeżeli lubicie fajne seriale, tutaj to jak najbardziej polecamy. I jeszcze przechodząc do mojej ulubionej postaci. Oczywiście są No daleko, dobra, nie no, opowiadaj o żartuję. dyrektorze Piąche. Opowiadaj o dyrektorze. No, chciałam o Softbercie wspomnieć, ale skoro mówisz o A, dyrektorze Piątce. software. Nie no, Jezu, zapomniałem o Softbercie całkowicie. On był, rzeczywiście. oczywiście tutaj mam na myśli, jakby software to tak tylko wspominając po angielsku, Albert to jest talizman, tutaj Idy to jest takie zwierzątko, sówka, która po prostu jest do laski Idy przymocowana, jakby każda wiedźma ma tutaj taką sobą laskę, kij, jakkolwiek to nazwać, z takim zwierzątkiem, czyli talizmanem. No i za pomocą Kostur. tego Nie, kostur, no kostur w było. sumie coś takiego, kostur, chyba laska albo kij, oni to po polsku mówili. Ale potem zmienili. W drugim sezonie A, już był chyba możliwe. kostur. Nie wiem, Nie nie oglądam pamiętam. drugiego sezonu po polsku, więc. Oglądałem scenę Anitka Plaga versus Łowczyk. No nie no, Hunter. No jest taka postać, tyle. O nie, zaspoilerowałeś. Że o nie, ktoś istnieje. Ale nie, imię zaspoilerowałeś, bo na początku no nie wiedzą, nie? On miał Ale dopiero w to nie szóstym wiedzą, kto to odcinku. jest dalej. No dobra. Tak czy siak, Nie powiedziałem, że Hunter jest. To jest tak że powinno. Hunter jest. Dobra, ale. No i rzeczywiście tam była inna nazwa. Nie był kij, bo w pierwszym sezonie mówili kije. Ale to się musiało zmienić i pewnie poprawili też w pierwszym sezonie te kije. Możliwe. No, w sensie ja tutaj nie jestem pewna, natomiast no, jak mówię, no, drugiego sezonu nie oglądałam po polsku. Natomiast jak tu już wspomniałeś o pani Anicie Pladze, ja nienawidzę po prostu tego twojego mema o tym. W oryginale to jest Amity Blade, co w ogóle też warto wspomnieć, jak chodzi tutaj o oryginalne głosy i oryginalne nazwy. To taką ciekawostką, tutaj w oryginale Kinga oraz Hutiego gra Alex Hirsch. On grał Billa Cyferka na przykład w Wodogrzmotach Małych. I też ciekawostka, no aktualnie znajduje się w związku z Daną Terrace. Także, żeby tutaj podtrzymać angielską, czy tam oryginalną, żeby tutaj zaraz mnie nie zjedli za hipokryzję, oryginalną ścieżkę dźwiękową, mianowicie wybór aktora, że no King i Hootie mają tego jednego i samego aktora, to po polsku zrobiliśmy tak samo, tutaj w naszych fandabach. I u nas Król i Uchu mają też jednego aktora, jest z nim ten kolega, co siedzi za pleksą obok. W oficjalnej polskiej wersji macie królem jest Bartosz Martyna. To jest między innymi głos Zeina Ninjago. Oj, tak. A Uchu jest, czyli Huti to jest z kolei, jeśli mnie pamięć nie myli, Wojciech Urbański, to jest reżyser całego dubbingu. Tak. I to chyba robiło, ogólnie polską wersję robi, zabij mnie, bo nie pamiętam, SDI, to Tak, właśnie... SDI Media, obecnie Yuno SDI, bo się O, zrobili proszę. collab. To są ci sami, co robili między innymi Molly O, proszę. i w sumie co robili Ninjago przez większość czasu. O, proszę. I w sumie robią większość polskich dubbingów. No, proszę, to nawet... O, proszę. To nawet nie wiedziałam, to zawsze jakby, no, informacja... Warta spostrzeżenia.
To co, przechodząc jakby tutaj do meritum, wspomniałeś już o Anicie Plaza. W oryginale tutaj to jest Amity Blight. To zaraz możemy przejść do chyba najgorętszego tematu, mam wrażenie. Ten smutek, kiedy nazywają cię Amity Blight, a ty jesteś Anita Plaga. Proszę, nie przypominaj mi o tym memie. To jest postać, która, no chyba się raczej to ze mną zgodzisz, która no była, jak masz tego mema, jak chodzi o progres, jaki zaliczyła w pierwszym sezonie, ona była prędkością, ona była zygzakiem McQueen, jak chodzi o zmianę zachowania. Zygzak, prędkość. Time, speed. Muszę Natomiast... zasuwać, ale no rzeczywiście był bardzo szybki. Tak. No nie chcę tutaj spoilerować wam, o co chodzi, natomiast no jest to postać, która na początku tutaj nie znosiła Luz, natomiast im bliżej ją poznaje, to zaczyna się do niej przekonywać. I taka ciekawostka, która no raczej nie za dużo zaspoileruje, mam wrażenie, że no też Amity tutaj, jak na postać, która na początku raczej no nikt się nie spodziewał, że później stanie się z nią to, co się stanie, to wiesz, o co chodzi, to jakby tutaj lubi w ogóle czytać książki o Azurze. Więc to jest jeden z takich powodów, które połączył w sumie Amity z Luz. Jakby no de facto nie było. W sumie, żeby nie być, tak teraz mi się przypomniało, żeby nie było, że ktoś jest tutaj gorszy. Pod Luz Nocedę u nas podkłada głos Anna Wodzyńska. I mi się najbardziej kojarzy, jako że jestem osobą, która ogląda SpongeBoba, to jest nowy głos Perły, córki pana Kraba. Tak, O, tak, tak to nie notabene. wiedziałam. A pod Amity Blight w polskiej chyba Joanna Wędrynowska, nie pamiętam dokładnie po angielsku. Terengowska, no, Derengowska, Terengowska. o. To tutaj ta aktorka podkłada, nie wiem z czego ona w sumie znana, bo... Sobie patrzę. No dobra, powiem po tym, co ja kojarzę, nie? No. Akurat nic nie oglądałem. Ale możesz Ej, powiedzieć, ale może słuchacze. to dużo osób może kojarzyć, No. bo no ja wiem, że na Voxie jest duża społeczność lolowa. No. To jest nowy głos Tristany. No, bardzo możliwe, w sumie tak, no. Tutaj jako gracz Lola naczelny mogę się zgodzić, bo stety bądź niestety możecie mnie zjeść w komentarzach. Gram w Lola po polsku, więc no. Ale wracając tutaj do tematu sobie chatki, to nie wiem, czy tutaj jakby chcesz coś jeszcze dodać ogólnie, jak chodzi o zarys postaci Amity, czy przechodzimy do najgorętszego tematu, jakim jest temat Amity i w międzyczasie Olewasz przechodzimy. resztę postaci? Ja wiem, że... Znaczy wiesz co, bo tutaj jakby nie chcę za bardzo spoilerować, no bo co, no jest tutaj jakby matka, są przyjaciele, czyli tutaj Gus i Willow. Tak Kto? naprawdę... Kim jest ta druga osoba? Nie no, bo taki memik Willow jest to bardzo mało. Znowu cię Praktycznie. przycięło. O, widzisz, bo nie No chcą, ten żebym chomik. powiedział prawdę, ale ten... Chciałem powiedzieć, że to jest taki memik, bo Willow jest bardzo mało w drugim Tak. sezonie. Natomiast no tutaj jest dużo postaci, które jak najbardziej poznacie, bo też no, wam przedstawiamy takie, które mają bardziej kluczową rolę. No w sumie fakt, taką główną czwórką. No. No. Aniżeli no przedstawiać wszystkich, bo no to był ta audycja trwała z 5 godzin, jakbyśmy się na temat wszystkich postaci zaczęli rozgadywać. Ale w sumie fakt, taką główną czwórką jest Luz, Ida, Król i właśnie Amity. Ale No. zrobiłem mieszankę polskiego i angielskiego. Moje serduszko jeszcze zalicza do tego Hutiego uchu, ale no, Ja no. też zaliczam. W sensie Huti jakkolwiek by mnie nie denerwował na początku, to z czasem zaczęłam w nim też dostrzegać taką głębię, podobnie jak z Kingiem. Że na początku no, nienawidziłam go, natomiast po zwłaszcza pewnym odcinku z drugiego sezonu, wiesz, o którym mi chodzi, to, że będę twoim wsparciem emocjonalnym, to pokochałam go całym serduszkiem i generalnie od drugiego sezonu go kocham całym serduszkiem, jest mi go bardzo często szkoda. Ej, bo on miał bardzo dobry rozwój, naprawdę. No, o dziwo, znaczy nie spodziewałam się, może w ten sposób. Tak, naprawdę dużo zyskał jako postać, że to już nie stał się... I też inne wszystkie postacie, w sensie nie wszystkie, ale jakby troszeczkę jakby złagodniał sposób jego
sposób traktowania go przez inne postacie. Już nie bo nie mogłem się wygęgać przez chwilę. Natomiast no, też jest bardziej taką wartościową postacią, o, ładnie to nazwijmy. W sumie, bo tak częstym tropem w popkulturze jest częstym symbolem. Symbolem tego, że ktoś jest popychadłem, takim totalnym workiem do bicia, to zazwyczaj była ta córka rodziny z Family Guy'a. I jakoś mi się tak mocno to kojarzyło, jak właśnie to, jak oni traktowali Hutiego w pierwszym sezonie. Możliwe, w sensie nie oglądałam Family Guy'a, więc ciężko mi tutaj jakby się odnieść do tego. Natomiast no, wierzę ci na słowo, że faktycznie... No w sensie, dobra, nie, bez przesady, to nie, był ten, to nie był ten sam poziom. To nie był ten sam... Tak, wiadomo, natomiast odniesienie no. jakby chodzi jako kulturę, to jak najbardziej. To co, chyba przechodzimy do tematu reprezentacji tutaj osób LGBT, że tak to nazwiemy. W międzyczasie też możemy sobie zrobić tier listę, w sensie kto jest twoją ulubioną postacią i dlaczego. Ale to z całego te? Ze wszystkich? Znaczy wiesz co, właśnie się zastanawiam, będziemy mogli to uzgodnić zaraz w międzyczasie. Bo jeśli mam wybrać, ale ciężko będzie mi wybrać jedną. Znaczy ogólnie... jedną albo taką top 3, o, top 3, możemy tak się mówić. Top 3 już też będzie łatwiej. Trudno, ale będzie łatwiej. No, ale ogólnie to niestety zawiodę słuchaczy, nie będzie tutaj wielkiej bitki, ponieważ oboje mamy lewicowe poglądy. Nie wchodzimy. Bo chodzi mi o temat LGBT. Tak. Więc niestety, no, jak ktoś jest prawicowy, to przepraszam. To przepraszamy, prosimy pominąć tą część audycji o jakieś 15-20 minut i możecie sobie wrócić. Black Cat, czemu mi tutaj coś wysyłasz? W sensie, kurczę, stoisz obok. Co ona chce? Co ona chce? Black Cat, co ty chcesz? Nie no, coś na Discordzie Voxowym. A, okej. Okay. To teraz tak, no tak jak się ma się domyślać, z racji tego tutaj, że Dana, tutaj nie chcę dać błędnej informacji, ale z tego co orientuję się, to tak, że Dana sama jest biseksualna, to tutaj jak najbardziej w swoim domu jest reprezentacja LGBTQ+, przepraszam, co jest szokiem. Bo, no tak jak wspomnieliśmy na samym początku, serial jest emitowany przez Disneya. A pewnie sami się domyślacie, jaki Disney ma podejście do spraw osób LGBT. Także no tutaj brawa w ogóle dla twórczyni, że wywalczyła jakby tą reprezentację, bo no ciężko o takie coś. Jednak jak patrząc na Disneya, zwłaszcza, że główna protagonistka, czyli Luz, jest biseksualna i to jest pierwszy przypadek w sumie Disneya, że no, główna bohaterka jest bi. Jakby no, nie spotkałam się wcześniej z czymś takim raczej. Przynajmniej no, nie kojarzę, żeby w jakichś serialach bądź produkcjach Disneya główna bohaterka była jakby LGBT. Nie wiem, czy kojarzysz, żeby coś takiego było. Przepraszam, bo zacząłem coś czytać. Ja mam podzielność uwagi, chciałem powiedzieć podzielność uwagi słonia, ale to jest w ogóle nawet nietrafna alegoria. Ja mam zerową podzielność uwagi, tak anegdotycznie. Jestem człowiek anegdotka. Kiedyś prowadziłem sobie live'a z takiej point and click Jacek Orlando i po prostu ja coś tam mówię do mikrofonu, mówię. Nagle dostaję wiadomość na Discordzie. Jest taka cisza na 15 sekund, bo muszę odpisać. O nie. Potem wracam, dostaję wiadomość. O, podzielność uwagi. Zerowa. Ale słyszałem. Nie, w sumie nie. Jedyne przypadki, jakie miałaś wcześniej... Z Disneya. No nie było nigdy. No właśnie. No postać główna, tutaj, ale miałaś w Naprzód? Tak, w Naprzód. Tą jedną postać? To było chyba, jak ktoś po angielsku nazywał, bo może słuchacze... Nie pamiętam. W sensie... Nie pamiętam. Też, właśnie, no. To nie była policjantka? Coś tam w stylu? Tak, no to była ta z jednym okiem. Natomiast nie oglądałam tego filmu. Wiem, że tutaj to było, bo ona mówiła tam, że moja dziewczyna coś tam i w Polsce w ogóle to zmienili. I też w ogóle w... Ale to przepraszam, bo ja widziałem dyskusję na ten temat. Użyli słowa,
które to odzwierciedla, tylko nie jest powszechnie używane. Okej. Okay. A to bardziej wynika z kłapów pewnie. Okej, okay, okej, okay, spoko. No, czyli w sensie no fajnie, to... że w ogóle tego nie zmienili, nie? Ale kurczę, coś jeszcze chyba było, znaczy, ale nie wiesz, pamiętam. Co, nie z Disneya, ale Mitchellowie kontra maszyny. Jest taki film na Netflixie, też bardzo polecam. Byłby mega spoko, to jest animacja, która łączy no, różne style tutaj. I generalnie humor. Jeżeli mi siada, to raczej wam też siadnie. Natomiast no to już gusta i guściki, tak? Natomiast pod koniec też jest wspominka o tym, że mama tam się pyta tej Katie, no jak tam z tą dziewczyną, wy się lubicie, czy tam chodzicie razem, coś takiego, i po polsku jakoś to zmienili, natomiast później to poprawili z tego, co kojarzę, więc no tutaj też szacun dla Netflixa za poprawienie tej kwestii, nie? Z tego, co wiem, to tam było, nie wiem, no mniejsza. Też tylko widziałem, że tam niby to było właśnie innymi słowami ubrane, a potem zrobili po prostu kalkę, ale angielskiego, ale nie widziałem, więc się nie wypowiem. Mi się z takich rzeczy, które ja oglądałem, to Harmidom, wydaje mi się, miał tak najfajniej zrobioną dla mnie reprezentację osób LGBT, bo jakby tam jest duży motyw, u nas to było przez chwilę ocenzurowane, ponieważ tak, nie dlatego, że studio, nie dlatego, że Nickelodeon chciało, nie dlatego, że studio tak zdecydowało, tylko był taki myk, że Nickelodeon był jakby jedyną stacją dziecięcą, która miała polską koncesję na nadawanie. Przez to na przykład musieli całą noc nadawać Rodzinę Zastępczą, bo tam jest wymóg, żeby 33% tam audycji było polskich. Tak? W sensie nie po polsku, tylko że produkcja polska. Ale no i tam, no i wiecie, jak macie, dostajecie koncesję, to jakby nad wami jest komisja Rada Radiofonii i Telewizji. O, KRRIT to się tak nazywa. No i po prostu Polacy, jak zobaczyli, co zobaczyli najpierw, bo to jest ważne. To chodzi o, ogólnie Harmidom opowiada, że... No dobra, bo zaraz zaczniemy podcast o Harmidomie. Ale czekaj, bo to jest fajne zrobione, przedstawione, ale... No możesz tak szybko streścić. Dobra, mamy tego Hirka Harmidomskiego, wszystkie nazwy są spolszczone. Tam nie ma tak, że nagle ktoś ma nazwę angielską, wszyscy są spolszczeni, więc to jest akurat spoko zabieg. I on ma tam te 10 sióstr, ale ma też kumpla Czarka jakoś ma na nazwisko. Czarek ma dwóch ojców. Mniejsza. I Czarek ma dwóch ojców. I to ja bardzo lubię to, jak to jest przedstawione, bo jakby, mówiąc kolokwialnie, nie ma takiego dużego spuszczania się nad tym, że o, tu są osoby LGBT, tylko one są traktowane jako coś normalnego. Że to jest po prostu jeden z elementów i nikt nie mówi, o, fajnie, że macie syna i że jesteście razem, nie, i że walczycie no, o to. No. Że nie, tylko są po prostu traktowani jak ludzie i tak dalej. Nikt się nad tym jakoś nie rozwodzi. Po prostu oni są i spoko, fajni ludzie. A wiesz co, fajnie, że to powiedziałeś, bo dosłownie tak samo jest w Sowim Domu. Czyli, że wiesz, no tutaj jakby główną, znaczy jedyne, co możesz powiedzieć o Luz, to nie jest to, o, ona jest główną bohaterką i jest bi, albo o Amici Plaga. Amici Blight, że o, to jest pierwsza luzba Disneya, bo tak tutaj jakby Amici Blight jest potwierdzona jako lesbijka. W sensie marketing może być taki, ale w samym serialu tak tego nie ma, że rzeczywiście wszystkie postacie jakby traktują to spoko, no ale tak, kto pytał w sensie, na tej zasadzie. Wiesz co, patrząc też ogólnie na fandom, to też bardzo widzę, że osoby w fandomie, przynajmniej no rzadko się z nią spotykam, żeby traktowały na przykład właśnie Amici czy Luz, o, ta postać jest bi, albo ta postać jest homo. Natomiast bardziej podchodzą do nich, o, ta postać ma cechy takie, 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 to w nich lubię, to w nich nie lubię, to zrobili fajnie, to zrobili źle. Więc to jest jak najbardziej na props, bo... W sensie, ja osobiście nie lubię podejścia, że postać jest fajna, dlatego że tak jest takiej orientacji. Tak. To jest takie całkowicie spłaszczanie tematu. Charakteru też. Ale dobra, tak żeby skończyć tamtą anegdotę, bo to takie rozkopane. No i byli ci czarkoojcowie tam, tak można też chyba. Oni mówią, tatowie, on na nich mówił, że moi tatowie. No i po prostu polskie społeczeństwo tam, jakaś tam organizacja się, halo, co to jest? I zebrało podpisy, że nie wolno. Tak.
Właśnie ta komisja radia i radiofonii, to tam Rada Radiofonii i Telewizji powiedziała Nickelodeon, że nie, nie, proszę nie, proszę O przestać. Jezu. I Nickelodeon omijał te wszystkie odcinki w pewnym momencie z Czarkoojcami, oni się nie pojawiali w ogóle. O nie. Ale dobra, to ty mów dalej, ja muszę podłączyć telefon, z którego mam internet, bo mam 1%, O nie. nie chcę zniknąć. O nie. Natomiast tak, no tutaj jak chodzi o reprezentację LGBT, no to tak jak już tutaj wspominałam, mam nadzieję, że Ewie zaraz do nas wróci, to no wiadomo, no tutaj Lucy jest bi, natomiast Amity Blight jest tutaj postacią homoseksualną. No i jak wiadomo, tutaj jest, jak to ogłoszono, to wywołało to jakąś tam burzę w internecie. Są osoby, które to popierają, a są osoby, które mają to niż katolickie rodziny i tak dalej, wiadomo. Klasyk. No, są różne podejścia. Natomiast tak czy siak propsy dla Disneya, że tutaj jakby stawia na... że nie chcę tego nazwać nowoczesnością, bo to nie jest coś nowego, bo to zawsze istniało. No bo też w przypadku w ogóle zwierząt też masz przypadki homoseksualne, tak? To nie jest coś, co ludzie wymyślili nagle, albo że to jest moda. Tylko bardziej podejście, że Disney nie zaczyna z tego robić tematu tabu i że dzieciaki, to jest zawsze argument, który ja podnoszę, bo to jest dość ważne, że dzieciaki, które oglądają taki właśnie serial, jak chociażby Sobi Dom, mogą być w podobnej sytuacji, co główni bohaterowie. No wiadomo, często takie osoby młodsze, czy w ogóle osoby, które oglądają, często się utożsamiają z bohaterami, więc jeżeli oni będą widzieć, że ej, to jest coś normalnego i jakby mogę się utożsamić z tą postacią, i ona zrobiła tak, to może ja postąpię podobnie, albo jakby, nie wiem, no, wezmę z tego wnioski, to no, bardziej się będą czuły z tym, nie będą się czuły wyobcowane, o, w ten sposób, że No i nie są... No. zdrowe jest właśnie to stawianie tego, że to jest coś normalne, w sensie wiesz, że nikt się z tym tak nie afiszuje, tylko to wszyscy traktują jako no spoko, nie? Po prostu Tak, jest. tak, 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 tak. Jak jeszcze te tematy nie były zbyt takie pewne tam na początku poprzedniego dziesięciolecia, to na przykład Steven Universe zrobiło to spoko, że w sumie, bo tam ten motyw był najbardziej widoczny wśród tych klejnotów, które miały jakby postacie kobiece, ale oficjalnie, kanonicznie one nie mają płci. Że no to są byty. No, no, I no, no, no. Tam nie ma rozróżnienia na mężczyzn i kobiety. No właśnie, wiesz co, tutaj jesteśmy przy takich jakby bytach, że tak to nazwiemy. To taka ciekawostka, oczywiście no nie będziemy teraz zaczekać, jaka to jest postać. Domyślam się, że wiesz, o kogo mi chodzi. W drugim sezonie tutaj się pojawia postać, która jest niebinarna i używa zaimków they, them, czyli A, dobra. oni, ich, slash... jak to używają zaimków ty twoich? Moich. Znaczy no twoich, To nie, no. to nie są moje zaimki, ale... Wiesz, O o co mi Boże, chodzi. teraz zapomniałem tytułu, ale... Jakiś czas On temu chyba. jej? Nie, nie. Jejmu. Jejgo. Jejmu. No, tak. Jejgo, jejmu. Chodzi o to, że jakiś czas temu tam, chyba jeszcze w tym roku, może pod koniec poprzedniego, wyszło jedno anime na Netflixie, które dostało polski dubbing i zabijcie mnie, nie pamiętam jak ono się nazywało teraz. Jeśli kogoś będzie ciekawić, proszę mnie oznaczyć, ja wtedy już sobie sprawdzę. Bo teraz telefon mam tam, się ładuje w koncie przy Black Cat, a zazwyczaj jak coś opowiadam, to tam googluję. No i tam po prostu właśnie pojawia się osoba niebinarna i tam użyli właśnie zaimków jejgo, jejmu. Że Jezu, jak to przedstawić teraz? No, No, ale ale wiecie, że o co chodzi. co jej mu dać? No, także to jest też jakieś spoko rozwiązanie. Tutaj z tego, co To się się, bo orientuję, no. ogólnie myk jest taki, że jakby u nas jeszcze Nie ma takich zaimków używanie obecnie. zaimków niebinarnych się jeszcze na tyle nie zakorzeniło, nie spopularyzowało, żeby jakby wyciągnąć te wskazać, co No. bardziej trafne słowo, wskazać tę jedyną No. popularną formę. Tu się zgadzam. Natomiast w polskiej wersji, jakby tutaj kogoś ciekawiło, przedstawili to w sposób taki,
No wiadomo, tutaj jakby w oryginale, czyli w angielskiej wersji, jakby ta postać używa zaimków they, them, natomiast, no i wszyscy zwracają się do nich, no tutaj będę zwracać jakby zaimki do tej postaci nich, i wszyscy do nich się zwracają przez they, them, czyli oni ich. Natomiast w polskiej wersji tutaj zrobili z tej postaci mężczyznę, ale, żeby tutaj zaraz ktoś się nie oburzył, dali tym postaciom głos żeński. Więc nawet wam powiem, że okej, posunięcie, myślałam, że zrobię to gorzej. W sensie, bo to jest taki no, ciężki temat pod tak, tym względem, jak to jeszcze ugryźć pod względem ugryzienia tłumaczeniowym. Z takich rzeczy, które mi się najbardziej kojarzą, to ja się odniosę do polskich przekładów mang, bo to tak kiedyś dużo tym pochłonąłem. W sensie sztukę samą tłumaczenia. I tam miałaś no. motyw, na przykład, tak mi się przypomina Soul Eater, tam była postać Krony. Bo ogólnie w języku japońskim nie masz tej, dopóki postać ci nie powie siema, jestem kobietą, jestem mężczyzną, to z samego tego, jak jest zbudowane zdanie i nie da się w ogóle w żaden sposób no. domyślić, jak wywnioskować właśnie jaką z jaką płcią masz do czynienia. I często przez to autorzy robią sobie jakiś myk, że wiesz, że okazuje, że to jest inna płeć, a ty myślałeś, haha, że to jest chłopa, to jest baba. Na przykład. No i w Soul Eaterze miałaś postać, ona się nazywała Krona. I nie było klarowne zbytnio, czy to jest chłop, czy nie, czy dziewczyna, więc w polskim przekładzie to zrobili tak, że po prostu no maksa unikali, żeby po prostu ona się, ta postać się nie wypowiadała, żeby nie było żadnych zaimków. Więc to było takie budowanie naokoło. Tak samo było w Death Note. W Death Note była postać... O kurde. Nie, nie, w Death Note nie było osoby niebinarnej. Tam był właśnie myk. Aha, że to okay. To miał być plot twist. Okay. Była postać Rem. To był Bóg Śmierci Misy, no, no, Amane. No. Ten spoiler ma ponad kilkanaście lat, więc go powiem. I potem było pod koniec, że ona się... Jeśli Bóg Śmierci wpisze do notatnika czyjeś imię tylko dlatego, żeby uratować właściciela, to on umiera. A Rem się zakochała jakby na swój sposób w misie. I tam miał być plot twist, w sensie to jakoś była taka niespodzianka, że to jest kobieta. I gościu sobie Paweł Dybała, tłumacz sobie wykminił, że Ryuk wie, jakiej ona jest płci, Misa wie, jakiej ona jest płci, ale oni akurat mało z nią rozmawiali, bo ciągle traciła jakby świadomość i tak dalej, a Ryuk miał wywalone, a Light, Kira, będzie myślał, że to jest facet. I to jakoś tak było wykminione, tak też. Okay. Przekminka totalna. Okay. Ale z kolei jeszcze teraz mi się tak przypomina Shira i Kłopotowski. O Jezu. Ale to akurat zawsze bronię, bo fakt, że Double Trouble jest postacią niebinarną, nie padał w samym serialu. Tak. I to potem zostało dopowiedziane. Dowu też nie masz powiedziane, ej, jestem postacią niebinarną. Natomiast jakby po... Ale masz po zaimkach. Tak. A u niego chyba... U niego. U nich nawet tego jakby nie było. Tak. Chyba no, w ogóle ale... nie było takiej sytuacji. I po prostu, no my musimy, jakby język polski jest tak zbudowany, że no widziałam, no ciężko jest. Ciężko. No. Ciężko jest. Ale... Więc u nas sobie rozkminili, że to jest chłop i zrobili pana Kłopotowskiego. Jest z takich ciekawostek, nie wiem, czy o tym wiedziałeś, masz też jedną postać, która bardzo tutaj się lubi z Hutim, żeby tutaj nie spoilerować słuchaczom, która jest aseksualna. I to jest potwierdzona informacja. Widziałem, ale w samym serialu jakby... Tak, to nie jest w samym serialu powiedziane, ale tutaj to jest ciekawostka, która potwierdziła dana na streamie tutaj, jakby, który prowadziła na Twitchu. Więc to jest zawsze jakaś taka fajna notka. No i żebyście tutaj też nie mieli wrażenia, że wszystkie postacie są LGBT, nie ma nikogo hetero, co to ma być, jakaś kolejna ten... To nie jest na zasadzie bo nie ma. Takiej... Nie no, są. Tak, nie, znaczy wiecie co, to też nie jest na zasadzie takiej, że wy macie to rzucane jakoś bardzo do gardła i bierzcie, łykajcie i w ogóle jedźcie z tego wszystkiego. Nie, bo jednak najbardziej tutaj o ważna jest... chodzi. Tak, przygoda.
A nie o to, że czy dana postać lubi chłopaków, dziewczyny, czy może nikogo, tak? To Chociaż, no w sensie głównie przygoda, chociaż ta relacja Lucy i Anitka Plaga też jest znacząca. to W sensie jest to jest ważna. ewidentnie drugi tor, Tak, ale to ale nie ma jest. To, znaczenie. znaczy, wiesz co? Sama Dana powiedziała, że ona nie chce jakby, żeby samo Lumity, bo tak, ten ship nazywa się Lumity, jak to kiedyś Disney bardzo ładnie powiedział, Luzity, No Luzity, no nazywając halo. jeden klip. Lubię fandom miał z tego beka. Natomiast jakby no, to nie ma być stricte historia romantyczna, tylko opowiadać o samej Luz. Więc no tutaj to jest bardziej ta historia Lumity na torze drugoplanowym niż na pierwszym, nie? To, co wspomniałeś. Tak. W sensie jest znacząca, jeśli tego nie polubicie, to będzie ciężko. No, trochę tak. Jeśli nie polubicie tego shipu, bo jednak no, on często się pojawia, ale jednak i tak fabuła główne skrzypce. Tak. Natomiast no jest ich zachowanie tak urocze i tak idzie, zwłaszcza osoby, które są no, LGBT i no, mogą się po prostu utożsamić z tymi postaciami, że no, nie idzie nie polubić tego shipu tak naprawdę. W sensie on raczej no, nie będziecie fanami typu jak ja, że jak widzicie Lumity na ekranie, czyli Lucy i Amity, to skaczecie ze szczęścia i chcecie krzyczeć w niebogłosy. Natomiast no, ich zachowanie raczej wzbudzi waszą reakcję niż o Boże, co tu się dzieje, nie? Nie, nie, Więc to jest mega urocze tak, dla tak, mnie i tak, mi tak. się podobało, w jaką to w ogóle, jak to ewoluowało, Tak, jak to się tak. rozwijało. Dlatego nie chcę dużo mówić, żeby was zachęcić, bo to jest jednak takie, lepiej to przeżyć Tak, niż usłyszeć. niż słuchać i napisać sobie Ale odpalić będąc w... kompilację na YouTubie, ale lepiej obejście cały serial. Będąc ten, albo wejdź, albo jeśli wam zależy na samych takich Momentach. gorących momentach, to Mój kanał. wejdźcie sobie na kanał Pony, bo ona robi tylko fandaby z tych scen. Ej, nie tylko. Ale do czego chciałem zmierzać, jeszcze tak jedną szpileczkę chciałem dać w twoim kierunku. Nie polecam obserwować, jeśli nie lubicie sobiego domu, jeśli nie lubicie shipu Lumity, statku Lumity, to nie Statku Lumity. obserwujcie Pony na Twitterze, bo potem sobie wejdziecie i ten Twitter, wasza, w sensie to jak przeglądacie, jest cała zawalona artami. Ej, nie cała. No ja Ale miałem praktycznie często. całą, nie? I ja często wiedziałem, o, co będzie w tym odcinku, mimo że go jeszcze nie widziałem. No sorry, no starałam się unikać, ale co ja mogłam zrobić, jak widziałam sweet fanarty, no. A Albo potem i tak, teorie, a albo nie, coś. a akurat arty ładne. No, I no. potem sam lajkowałem. Nie, ogólnie kurczę. To jest bardzo... Jeśli chodzi o arty, No. to jest bardzo dobry fandom. Tyle tam jest dobra. Chociaż pewnie jest też duży, więc pewnie łatwo byście mogli mi ten argument odbić, pokazując coś złego. Ja jestem w stanie w to uwierzyć. Dobra. Widzę, że otwarłaś. Wy tego nie widzicie, ale my mamy tutaj taki jakby rzutnik. Tier I tak listę. Bo i tak powoli wiecie, fajnie by było przechodzić do tier ten listy. rzutnik to jest tak, że połowa tego ekranu jest po mojej stronie plandeki, znaczy na moim tej biedniejszej stronie, więc ja nawet tam nie mam jakiejś białej planszy za tym, nie? To jest tak chamsko na ścianie, ale widzę, że po nim ma taką połowę białej planszy i tam jest druga połowa. I ona też ma komputer, ja tylko mogę patrzeć na to. Ja Tak. cud, że, to znaczy ja mikrofon musiałem swój przynieść. No bieda, musisz dawać nam donaty, nie, żartujemy. O! Ale tak na poważnie, Aż uderzyłem w to mikrofon. fajnie by było zrobić tą tier listę, nie? Żeby fajnym akcentem tutaj zakończyć, bo się powoli zbliżamy do końca, tak mi się wydaje. Powinniśmy ją zrobić w połowie i dokończyć następnym razem. To już w ogóle by... Zachęcić słuchaczy do Ale robimy słuchania. to... Znaczy, Znowu wiesz chciałem co? powiedzieć playlistę. Mi się wydaje, że no żeby tutaj nie spoilerować, to chyba z tych głównych postaci możemy wziąć, wiesz co? Albo z tych ewentualnie, jak tu widzisz tą rozpiskę. Kiss, Mary, Kill. Znaczy bardziej nie to, natomiast te trzy ulubione bym zrobiła na Trzy takiej ulubione. zasadzie. No,
Może bez spoilerów co do drugiego sezonu, natomiast w sensie inaczej, no możesz powiedzieć, jaka to jest postać, natomiast no bez wchodzenia w szczegóły, żeby ludziom no tu nie spoilerować, może w ten sposób, nie? Podoba mi się, bo ogólnie tutaj właśnie na tym rzutniku po nim mi pokazuje, co tam włączę na kompie i widzę Wikipedię. Żeby, no bo to w sensie nie jest nic czytane stąd, żeby nie było, ale no jest ta lista postaci, jest tak klarownie, warto mieć to przed oczyma, łatwiej jest. Mhm. Ale zjechałaś tym razem trochę niżej i widzę, jak to ważne jest, bo reprezentacja osób LGBTQ jest cały dział w Wikipedii, czyli rzeczywiście to ma jakby, wiecie, znaczenie dla popkultury, dla świata. Tak. Obsada. Ej, teraz na Wikipedii dają w takich tabelkach. No proszę. Kozak. Że, dobra, to dalej jest taka bieda ta obsada. Jeśli chcecie dokładną obsadę, to wejdźcie na Dubbingpedię. Dobra. Nie, w sensie to jest najlepsze źródło, tak, jeśli chodzi o dubbing. Tak, to się zgodzę, ale on tutaj jakby pryknęłam, bo często reklamujesz Dubbingpedię, dlatego pryknęłam tutaj śmiechem, Ej, no nie? bo naprawdę, ja sprawdzam większość rzeczy na Dubbingpedii. No domyślam się. To co, przechodzimy do tej tier listy? Mniej więcej? Twoje Ale trzy... taka tier lista, że kurczę. Znaczy twoje trzy faw, jak chodzi o moje postacie. trzy faw. No. Pokaż mi te tier listy, ja muszę na nich popatrzeć. Znaczy, no, tu masz też postacie z drugiego sezonu, więc... Wiem, widzę. Myślę. Muszę popatrzeć w tym czasie. Mhm. Kurczę, spoglądam Chyba, że ja na mam winie. zacząć. I No bo może ewentualnie... przemyślałaś to, to ja w tym czasie sobie Znaczy, pomyślę. wiesz co? No, jak chodzi o pierwszą postać, to myślę, że tutaj no nikogo nie Ale zaskoczę. zacznij od trzeciego. Od trzeciego? No od dołu, Od że dołu, wiesz, okej. Okay. stopniowo. Wiesz co? Waham się pomiędzy... Nie, podoba mi się, że tu jest ten Sofbert. To jest tak ważna postać. Znaczy, wiesz co? Teraz mam spory dylemat, jak chodzi o trzecią postać, bo jest dużo postaci, które jak na przykład nie lubię, jak na przykład mama Amity, Na przykład nie lubię, jak na przykład. Masło maślane. Jak chociażby nie lubię mamy Amity, to jest dobrym vilanem. To trzeba je oddać, jest dobrze napisana. Jezu, powiedziałaś mama Amity, ja tak myślę, czemu nie lubisz mamy Lucy? Ja taka analiza, co się stało? Czemu to ma być vilan? Ja taki, mój umysł stworzył jakąś, źle usłyszał. Ja tutaj bym się wahała pomiędzy Idą a Hunterem, tak mi się wydaje, jak chodzi o trzecie miejsce. Okay. W sensie, bo ciężko mi stwierdzić, wiesz co? Bo na drugim bym dała mimo wszystko luz. Natomiast jak chodzi o trzecie miejsce, to no Ida ma ten swój urok, gdzie no trudno jej nie lubić. No bo jest to jakaś tam zadziorna kobitka, która no jest buntowniczką i jest taką, jakby to powiedzieć, fajną ciotką ze Stanów, która ci coś przywiezie, jak ją poprosisz o to. Ewentualnie takim rodzicem, który przymyka oko, jak drugi rodzic jest taki za bardzo natarczywy. No to jest ten luźny rodzic. Tak. Natomiast jak chodzi o Huntera, no jest to postać, no wiadomo, jak wszystkie postacie w tym serialu, tragiczna, która jak na początku bardzo go nie lubiłam, to z czasem, jak zaczynałam poznawać jego historię, po prostu zrobiła mi się go szkoda. No i też no po prostu go polubiłam za jego charakter i za jego po prostu no styl bycia, żeby tu nie wchodzić za bardzo w szczegóły. Więc no tutaj bym to tak obstawiał, jak chodzi o trzecie miejsca. Podoba mi się, że No. na tej tier liście, no bo bez zaskoczenia robimy na tier makerze, jest postać dziecka, tak, które nie ma princesa. Oczu i które po prostu mówi go! Jezu, nie wyszło mi. Kocham cię, Anito. Lago. Tak, to jest najśmieszniejszy mem, jak chodzi o Sobidom, że ta postać ma głos niższy od swojego rodziciela. Więc... Rodziciela, jak rodziciela. Pięknie powiedziane. No, widzisz? Staram się na audycję dla słuchaczy. Od swojego protoplasty. Cóż w ogóle by było. A u ciebie jak się mianuje trzecie miejsce? Możemy tak na zmianę robić. Ciężku. Winiacz puścił jakąś muzykę, bo ja tu myślę. Macha mi, że nie, dobra. No nie, ty. Kurde, nie wiem, ciężko. Dobra, muszę sobie w głowie ułożyć. No, to będzie chyba, że pierwszy mam ja pewnie. Jechać dalej. Czekaj. No. Dobra, pojedź dalej. Dobra. To no, jak ja wspominałam, myślę. drugie miejsce, to raczej tutaj by była luz.
No też ze względu na to, no, to jest jeden z powodów, że po pierwsze, no, jeden z powodów, że ją gram u siebie na kanale, a inne z powodów, po prostu jej charakter mnie urzekł i to jak ogólnie, no nie wiem czy się z tym zgodzisz, serialu z początku do finału drugiego sezonu jej postać ewoluowała, upgrade'owała, o, nie umiem tego słowa powiedzieć. Upgrade'owała, ściągnęła Upgrade. aktualizację. Aktualizacja systemu no sedy. No w sensie jakby zmiana w niej bardzo duża nastąpiła i nie chodzi, znaczy wiadomo, no charakter, ale też przez to, co się stało podczas no ogólnie pobytu na Wrzących Wyspach, to myślę, że ją umocniło i stała się takim jakby to ładnie określić, jak masz ten charakter postaci takiego śmieszka klasowego, to miałam takie wrażenie, że na początku była takim śmieszkiem klasowym, natomiast im bardziej seria biegła do przodu, to Dojrzała? O to dojrzała. ci O, chodzi? o to mi Że chodzi, dojrzała? dziękuję. No. W sumie prawda, prawda, mam od razu skojarzenia jedną serią bliską mojemu serduszku z Digimon Adventure. Bo tam tak samo było, że te postacie. No bo nie, bo tam miałaś motyw, że w sumie podobny, tylko i też z przymusu, bo jakby tam miałaś siódemkę bohaterów, to jest bardzo dużo, za dużo momentami. Które przez przypadek trafia do zupełnie innego świata, tak jak tutaj, tylko jest ich więcej, a nie tylko jedna osoba. I typowo oni mają tam od do 12 lat, bodajże od 7 nawet, Jezu. potem chyba TK miał 7. I oni trafiają do świata, gdzie znajdują tych swoich cyfrowych partnerów, te Digimony, ale dobra, spoko, nie, fajnie, nie, ale są w świecie, w którym dosłownie wszystkie te potwory rozumne wiedzą, że to są wybrańcy, nie? I wszystkie chcą dosłownie je zabić na każdym kroku. To jest po prostu świat, w którym na każdym kroku coś chcecie wymordować z samego faktu, że istniejesz i jest jakaś legenda, która może mieć rację i ty możesz po prostu sprawić, że ten potwór nie zawładnie światem, więc najłatwiej jest Aha. cię zabić. No proszę. Więc te postacie wyewoluowały z tego, że były normalnymi dziećmi, bo dziećmi wyciągniętymi z podstawówki, do tego, że sobie rzeczywiście radziły, musiały dojrzeć w tym świecie, No, żeby no, no, móc no, no. żyć i żeby móc jakieś dojrzałe decyzje No, no to podejmować. Wiecie, widzisz. Generalnie sam taki jej motyw, no jest tu motyw. analogicznie. Znaczy, wiesz co, ogólnie motyw takiej podróży bohatera, że tak to ładnie nazwijmy, jest dość popularny, mam wrażenie. I no tutaj został użyty, no też ze względu na to, że to jest taki serial, z którym no fajnie by było, żeby dzieciaki się utożsamiały, nie? Więc no jak najbardziej to na propsie, dlatego tutaj bym dała luz na drugim miejscu. Nie wiem, czy ty już sobie tam coś ułożyłeś w głowie, czy mam jechać z No ale pierwszym to jak już miejscem? zaczęłaś, to ja w sumie kurczę, ja znowu mam jakieś Co masz coś, ale znowu? O że Jezu. mi się bardzo Czas, podobało, Ewi, jak czas. wszyscy mi pokazują zegarki. No. Już powoli musimy kończyć. No dobra, dobra, to bardzo mi się po prostu podobało, jak na przykład fabułę budował Steven Universe, że tam rzeczywiście miałaś. Ja osobiście Stevenie bardziej lubiłem filery, którym oni po prostu jakby spędzali, coś robili na mieście z różnymi postaciami. I tam miałaś typowo jakieś zajebiste morały wplątane w zwykłą fabułę. I one nie były tak dosadnie ci w twarz powiedziane, tylko rozkminione, jak na przykład działa toksyczny fandom, toksyczny związek, na po prostu przy przykładach jakichś opowiastek. I to mi się tak podobało. Ale dobra, no a jak wchodziła fabuła, to był real shit, ale serduszko. Dla mnie bardziej takie do serca, tak cieplutko mi się robiło, jak Steven po prostu szedł do Larsa, do domu i tak siema, tam coś tam robili, nie, na tej zasadzie, albo do fajnych dzieciaków, siema. To było fajne. O siema, kupię pączka. To O było Jezu. kurde kozak. No, ale to już skończę, jak zaczęłaś. No a jak chodzi tutaj o pierwsze miejsce, no to myślę, że tu dla nikogo nie będzie zaskoczenia, że jest Tamiki. No bo to jest moja ulubiona postać, z którą no, najbardziej chyba się utożsamiam, jak chodzi o, no, o samą jej osobowość i o to, jaką też ma, tak to nazwijmy, sytuację ogólnie życiową.
może, może w ten sposób, żeby tu nie wchodzić w szczegóły. Natomiast no też mi się strasznie podobało to, jak to jest o dziwo minus, a z drugiej strony plus, to, że ewoluowała jak w pierwszym sezonie, okej, okay, spoko, natomiast to w tempo, w jakim ewoluowała, trochę za szybkie, natomiast tak czy siak spoko, że ewoluowała, bo mamy Lumity. Ale tak serio, to mega spoko postać i jakby sam charakter i to, jak dba o innych i to, jak się troszczy i ogólnie cała otoczka jej postaci, no bardzo się z tym umiem utożsamić, także no tutaj bym ją dała na pierwszym miejscu, nie? No ja w sumie teraz już tak sobie przemyślałem. No. I no to tak, trzecie miejsce król. Złapał mnie za serduszko. Ja bardzo jakby się, nie że identyfikowałem, ale empatię czułem mocarną przy tym. Mm-hmm. Po prostu jak on przeżywa te swoje, mm-hmm. jakby, bo to ciężko jest tak bezspoilerowo mówić, ale no przeżywa swoje rozterki życiowe. Ładne sformułowanie. Mm-hmm. Że rzeczywiście, no jak po niej oglądałem, to miałem takie, że no, przeżywane było mocno. Ale jakby, w sumie też no. Dlatego, że tak teraz sobie uzmysłowiłem, czasami nie umiem się wygęgać i mówię naokoło jakimiś tam ozdobnikami. Teraz sobie tak uzmysłowiłem, że jednak czuję rzeczywiście z nim jakąś bliskość. Nie chodzi mi przez to, że mam podobne problemy czy coś, nie. Ale bardziej to, że kurczę, król jest dla mnie jak Chandler z Przyjaciół, a ja bardzo się identyfikuję z Chandlerem z Przyjaciół. Mhm. Chodzi mi o to, że ma swoje problemy, że się przeżywa to strasznie, że jest taki słaby na zewnątrz, ale wszystko to jakby przykrywa tym swoim śmieszkowaniem, tym swoim byciem właśnie tą zabawną postacią. Mhm. No, ma to i sens. Jakby no... To ja. Tak to czuję. Drugie luz, pierwsze Anitka Plaga, no bez zaskoczenia. Luz bardzo lubię, jest kozak protagonistką, naprawdę. Taką, że ciężko jej jest nie lubić. Może być spoko, jest może hiperaktywna aż za bardzo, ale kiedy ma te swoje, ale musiałem potężnie przełknąć ślinę. Ale jak ma swoje takie momenty, w których rzeczywiście zwalnia, otwiera się przed tymi innymi osobami, po prostu opowiada o tym, co jej tam na serduszku siedzi, to no, to rzeczywiście zobaczyłem w nią taką głębię, a nie tylko tą zwariowaną dziewczynę, która, o Boże, co to jest? To jest coś dzikiego. O Boże, muszę to dotknąć. Taki właśnie śmieszek klasowy. Trochę podobny charakter ma z Kingiem. Natomiast no tutaj King bardziej idzie w stronę takiej... Nie, ja się nie zgodzę, bo okay. W Kingu jest zabawność, że on po prostu często rzeczywiście tam chce być zabawny. W sensie dobra, to jest troszeczkę taka głupkowata zabawność, że wynika ona z tego, że on jest lekko dziecięcy, nie? Że jest taki głupszy troszeczkę, ale nie obraźliwie, nie? Jest po prostu taki uroczo głupkowaty. No, no. Na tej zasadzie. A z kolei u Luz masz jakby to kochanie wszystkiego wokół. Ona jakby, no rzuca jakimiś żartami, ale większość tego, co się dzieje, wynika z tego, że ona po prostu jara się wszystkim, co ją otacza. Znaczy, wiesz co? Bardziej mi chodziło o to, że tutaj u Kinga masz taką śmieszkowatość na zasadzie chce rządzić całym światem i tutaj jakby u niego jest taka rywalizacja widoczna, że on chce być numerem jeden. No bo trochę tak jest, zwłaszcza w pierwszym sezonie. Natomiast no tak, Luz, to jest fajny kontrast. Tak, śmieszny. Natomiast tutaj u Luz zabawne. O śmieszkowatość mi chodziło o to, że mam takie wrażenie, że ona z każdej sytuacji umie wybrnąć dobrym humorem. Bardziej w tą stronę bym poszła, wiesz? Bo nawet jak jest jej ciężko, to nie powie o tym, tylko będzie udawać, że wszystko jest okej, żeby nie martwić bliskich. Bardziej bym poszła w tą stronę i to bardziej miałam na myśli. No dobra, bo to mi i się trochę nie... Ich to w sensie jakby to nie jest dla mnie... u Luz widzę bardziej rezolutność. Okej. Okay. A to jakby nie łączy mi się z moim wyobrażeniem tego, jaki jest śmieszek klasowy. Okej. Ale spoko, nie? A Mitty to po prostu...
szanuję to za to, jaki ma rozwój, naprawdę. Jak ta postać, to jest według mnie, ale się dziwnie zaciągnąłem. Tutaj tak powietrze wziąłem agresywnie. To jest postać, która w sumie przeszła według mnie chyba najdłuższą drogę. Najwięcej przebyła. Tak, to się punkt zgadza. A jest strasznie oddalony od punktu B. To jest jakby już zupełnie inna postać nawet na swój sposób. Tak. Ale chciałem dodać, honorowe miejsce w sercu, zawsze, wszędzie, o każdej porze dnia i nocy, to jest Huti i ojciec Amity. To są... ale kurczę, on jest tak blisko mojemu serca, zawsze zapominam, jak on ma na imię. Alador, czyli dobrze myślałem. Wcześniej mi się myliło z Alastor. To nie to uniwersum. Wiem, że to nie uniwersum. A wiesz, w ogóle Alastor mi się ze Stolasem mylił w pewnym momencie. Jak tak troszeczkę się, bo dawno nic nie wychodziło, albo się nie nagrywało do tych Helów, to tak troszeczkę odeszło to na bok. I jak główną ekipę pamiętałem, Blitz tam, Shigoruya chciałem powiedzieć. Blitz, Luna. Tak, pozdrawiamy Lunę. To się Shigu właśnie. Blitz, Luna, Moxie i Millie. To pamiętałem, ale i ten antagonista. I ten jakby taki dodatek do drużyny. I ten Alastor i Stolas mi się imionami tak zlepili w pewnym momencie. Ale dobra, i no i bliski, i właśnie o Aladorze, bo to chciałem powiedzieć. Myślę, czy go nie zrobić, skosplayować, nie? Żebyś nie zrobił. Ale problem jest taki, że to jest płaszcz, taki giga płaszcz 9. A Pyrkon postanowił się ogłosić na czerwiec. Wiesz co, to zawsze można to jakoś wykminić, nie? W sensie, wiesz, no nie musisz cały czas... Alastor, Jezu. Alador, ale strój kąpielowy. Odcinek plażowy, tego potrzebuję. Ale wiesz co, Nie potrzebuję, oni mają 14 lat. Ale miał być odcinek plażowy, ale nie wyjdzie. To dobrze, że nie ma. Dobra. To co? To myślę, żebyśmy powoli kończyli. Jakbyście tutaj byli chętni, to jak najbardziej jesteśmy skłonni, żeby nagrać dalsze części. Przynajmniej ja, nie wiem jak Evil, bo bardzo miło mi się rozmawiało na temat Sowiej chatki. Sowia chałupa. Ja ogólnie jestem typem gaduły, co tak, słychać, tak, widać tak. I czuć. I shitpostera. Więc... Tak, shitpostera. W każdej chwili, o każdej nocy, jak nawet prowadzę z Vivi warsztaty pisania dialogów, to tam tematy zlatują w pewnym momencie. Się budzę, że zrobiłem 5-minutową dyskusję na jakiś temat. A tu trzeba wytłumaczyć zasady, jak się pisze dialogi. To tak, to my bardzo... Ale nie, jakbyście chcieli rzeczywiście, żebyśmy pogadali o Sowiej chałupie albo w ogóle na jakikolwiek temat. Spoko, piszcie, oznaczajcie, żebyśmy tak, widzieli te wiadomości. Oznaczajcie nas na rozmówkach, czy gdziekolwiek na Discordzie tutaj voxowym. No bo wiecie, na bo stronie kurczę, macie linka. Słuchacze, jest taki problem, to się pożalę. Jeżeli ktoś jeszcze tutaj dotrwał do tego momentu. Bo co, kanał z ograniczeniem wiekowym? Mam 18 lat. Na rozmówki chciałem wejść, bo wiecie, tutaj co miesiąc jest walka o tytuł MVP. MVP widza, więc tutaj tutaj ilość wiadomości się pojawia, bo ludzie o to hardo walczą. Ja też chciałem, ale dowiedziałem się od Black Cat, że jak jestem voxowiczem, to już nie mogę mieć MVP widza. Ania reaguje śmiechem pod nosem. I już muszę, może mogę zdobyć MVP vox, ale to muszę pracować. A na widzu by wystarczyło, żebym pisał wiadomości. Pamiętaj, praca. Praca się opłaca. Tak. Nie no, ja bardzo lubię pracować w Voxie, oczywiście. Tak, to jest bardzo dobre miejsce pracy. Tak, kochamy to miejsce. Nie no, tak serio, to co? To chyba no, bardzo wam dziękujemy za słuchanie. No tak jak powiedziałem. Nie no, żeby nie było nieironicznie, naprawdę Vox mnie rozwinął. No, też. Więc żeby tutaj... nie było, żeby tu śmieszku, a potem Ania tutaj przyjdzie nas i takie... oczerni. Ja chciałem się zapytać, co ty nagrałeś? Co ty powiedziałeś? Czy ty jesteś z siebie dumny? Halo, co tam się dzieje? U ciebie dzieje, mordeczko? Skąd to zwątpienie? Ale tak serio, to no bardzo wam dziękujemy. No tak jak powiedzieliśmy, możecie nas oznaczać tutaj na Discordzie. Mnie i Evila, czyli Sampony i Evil.
jeżeli tutaj byście chcieli, żebyśmy dalej kontynuowali albo właśnie tutaj audycję o tochu, o Chciałem cudownej... powiedzieć, że No. chciałem powiedzieć, że w nawiasie mam loczek, ale widzę, że ktoś mi zmienił znowu. Teraz w To nie nawiasie ja. mam mi... Wtedy, teraz w nawiasie mam misiek. Więc jak coś, żeby było... Więc... No. Bo samo Evil nie wystarczy. Ja mam brata. To się nie dosłownie, tylko nie mam, jestem jedynakiem, ale tu na serwerze jest jeszcze jeden Evil. Ale chłop mi nigdy nie odpisał, więc To Evilu, nie. jeśli to słyszysz, słuchasz, to odpowiedz. Bo ja chciałem zrobić kolab. W sensie dwóch Evilów podcast. W sensie nie podcast. W sensie chciałem zrobić jakiś projekt, by było śmiesznie, że wszystko robił Evil. A tu dwie osoby. Tak, to trzeci raz powtórzę. Bardzo Wam dziękujemy za słuchanie w takim razie. No tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli tutaj chcecie, żebyśmy czy to na jakiekolwiek tematy, czy na temat właśnie tutaj Old House'a dalej rozmawiali sobie chatki, to nas pingujcie. Piszcie, kto jest waszą ulubioną postacią i dlaczego to jest Dokładnie. Huti. I czy zamierzacie oglądać swoją chatkę i czy was zachęciliśmy. Ja tutaj się zareklamuję, bo dostałam takie pozwolenie, widzę, że Ania mi macha głową, że mogę. Winiasz tak samo. Więc jeżeli tutaj was interesuje temat sobie chatki, to zapraszam na kanał Sompony. Jest cover związany z Old House'em. Nie do końca, ale tak powiedzmy. Oraz scenki. I wam taką dam zapowiedź, że niedługo wyjdzie... jeden taki fajniejszy projekt związany z Old House'em. Nie będę mówić, co to będzie. Natomiast wyjdzie, więc wyczekujcie. Więc z tej strony tutaj była Pony. Bardzo wam dziękuję za słuchanie. Ze mną był cudowny Evil. Nie taki cudowny. Jak to nie? Z tej strony Evil. Ja w sumie, co ja mogę zareklamować? Podkłada głos pod Kinga i pod Hutiego. No w sumie tak. Więc jeżeli moje chcecie życie go... to podkładanie głosu. Więc jeżeli chcecie go usłyszeć w roli cudownego, uroczego demona, bądź sowiego demona, to zapraszam na kanał, możecie tam go znaleźć. Ej, jeszcze nie gadałem sam ze sobą. Jeszcze nie. To w ogóle będzie. Tak. Wtedy będzie już słychać, że to ja. To co? To my się wyłączamy. Ej, jest ten Evil ciągle. Kolego Evilu. Proszę mi coś napisać. To my się wyłączamy w takim razie. Dziękuję. Zapożyczę pożegnanie Konkana, mojego znajomego. Na razie, na razie. Dziękujemy wam jeszcze raz ślicznie i do usłyszenia. Mamy nadzieję. Trzymajcie się, na razie.